Dzień dobry. Proszę Państwa, proszę zająć miejsca. Jeżeli nie ma miejsc, to chcę powiedzieć, że w sali czerwonej, czyli piętro niżej, jest też transmisja i tam jest dużo miejsca, jest bardzo wygodnie, także można z tamtej sali również skorzystać. Witam Państwa w czwartym dniu Tygodnia Mózgu, imprezy, która jest organizowana w Poznaniu po raz 14. Ta impreza mieści się w ramach Światowego Tygodnia Mózgu. Jest organizowana przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk również w Poznaniu oraz Instytutem Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk również w Poznaniu, czyli cała impreza jest pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Dzisiejszą sesję będzie prowadziła pani profesor Luiza Hanszuk, która jest wicedyrektorem do spraw naukowych Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu i ona już przedstawi naszych wykładowców i potem będzie prowadziła również dyskusję. Zapraszam Państwa do wysłuchania naszych wykładowców. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam przyjemność tutaj być w zastępstwie za mojego szefa, pana profesora Marka Filerowicza, dyrektora naszego Instytutu. Mam nadzieję, że sobie poradzę w tej roli. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem z Państwem i że mogę przedstawić tak znamienitych gości dzisiaj. Takim hasłem przewodnim dzisiejszej sesji jest neuroplastyczność mózgu. Myślę, że dowiemy się trochę na jej temat zarówno z pierwszego, jak i z drugiego wykładu. Natomiast naszym pierwszym gościem, gościnią jest pani doktor Alicja Puścian, która do nas przybyła z Warszawy, z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie imienia Marcelego Nęckiego. Pani doktor swój doktorat wykonała w tymże instytucie. W tej chwili pracuje tam jako adiunkt w pracowni neurobiologii emocji, jak przeczytałam, mam nadzieję, że to się zgadza, kierowanej przez doktor habilitowaną Ewelinę Knapską. W międzyczasie, między tym doktoratem, a tym postdokiem i adiunktem, pani doktor odbyła kilka staży zagranicznych, w tym w Szwajcarii oraz na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych, gdzie była 2 lata i zdobyła tam również nagrodę Brown Cox Award, która jest nagrodą taką stypendialną. Pani doktor jest laureatką szeregu nagród, spośród których można wymienić na przykład Nagrodę Młodego Naukowca Roku Polskiego Towarzystwa Badań nad Układem Nerwowym, European Brain and Behavior Society, Fulbright STEM Impact Award i wielu innych. Działa również aktywnie społecznie w organizacjach Women in Science, to było na Uniwersytecie Yale, a tutaj na naszym polskim polu Women for Science w Instytucie Nęckiego. Nie stroni z tego, co się zorientowałam od upowszechniania nauki, brała udział w kilku podcastach i z tego, co się zorientowałam z wypowiedzi słuchaczy tych podcastów, znakomicie popularyzuje naukę i przemawia świetnie do słuchaczy. A że ma też bardzo przyjemny, kojący głos, to myślę, że będzie nam się bardzo przyjemniej słuchać. Jeśli chodzi o tematykę wykładu, to tematem jest mózg, a zachowanie, rola plastyczności neuronalnej w naszym życiu.
dowiemy się na temat tego, czy można kontrolować nasz mózg w sposób, czy możemy, mamy prawo kontrolować ten mózg, czy potrafimy to robić. Dowiemy się też podobno, jak dzięki metodom inżynierii genetycznej z wykorzystaniem światła czy sztucznie stworzonych związków chemicznych sterujemy działaniem mózgu, a w efekcie naszym zachowaniem. Podobno dowiemy się również, czy da się zakodować sztuczne wspomnienia. A ja osobiście bardzo chciałabym się dowiedzieć, nawiązując do pracy w iScience, czy da się nauczyć szczura gry w koszykówkę. Pani doktor Alicja Puścian, zapraszam bardzo. Dziękuję bardzo, pani profesor. Serdecznie dziękuję pani profesor za ten przemiły wstęp. Zapytam o obsługę techniczną, czy mnie słychać? Fantastycznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Faktycznie nasz dzisiejszy wykład dotyczyć będzie relacji pomiędzy mózgiem a zachowaniem. Od momentu, kiedy pan profesor Figlerowicz poprosił mnie o podanie tematyki tegoż wykładu, postanowiłam nieco go zmodyfikować, żeby był on nowszy, świeższy, wzbogacone o treści, które może trochę rzadziej pojawiają się na arenie popularyzacji naukowej, ale będziemy faktycznie koncentrować się na relacji mózg-zachowanie przez pryzmat plastyczności synaptycznej. Jest mi niezwykle miło, że jestem wśród entuzjastów układu nerwowego i mózgu w ogóle, dlatego pozwolę sobie mówić także o detalach plastyczności neuronalnej, o których może nie mówi się bardzo często, ale które są niezwykle ciekawe. Będziemy rozmawiali o tym, jakie są mechanizmy plastyczności neuronalnej od strony biologicznej, mechanistycznej. Zaczynajmy. Po pierwsze, chciałabym powiedzieć, że musimy dzisiaj, żeby porozmawiać o plastyczności neuronalnej, wyjść z takiego założenia, że właściwie nasz mózg to jesteśmy my. Wszystko to, co myślimy o sobie, jak siebie definiujemy, może być rozumiane przez pryzmat tego, jak działa ten organ. Nasze wyższe funkcje psychiczne, to jak myślimy, jak czujemy, jak rozwiązujemy problemy, jak podejmujemy decyzje, jak zachowujemy się w interakcjach międzyludzkich, wszystko to determinowane jest i ma swoje siedlisko w ośrodkowym układzie nerwowym, w szczególności w naszym mózgu. Ale mózg to nie tylko to, co w nas najbardziej ludzkie, najbardziej człowiecze i najbardziej wznioślone, ale także wszystkie te najbardziej podstawowe funkcje, kiedy pomyślimy o tym, że oddychamy, co determinuje, że czujemy głód, znowu wracamy do mózgu. Tak więc jest to organ, który dyryguje naszym życiem, dyryguje naszym zachowaniem w bardzo znaczącej gamie naszych jako organizmów żywych funkcji. Tak więc, wychodząc z tego założenia, zastanawiając się, jak działa mózg, możemy przejść do tego, czym właściwie jest plastyczność neuronalna. Otóż plastyczność neuronalna jest zdolnością układu nerwowego w ogóle, a mózgu w szczególności, do tego, żeby być elastycznym, do tego, żeby dostosowywać się do potrzeb pojawiających się w środowisku, to znaczy na przykład do zmieniającej się sytuacji, zmieniającego się środowiska. I tę elastyczność możemy kategoryzować w różnych bardzo formach. Po pierwsze, w formie behawioralnej, czyli tym, co dotyczy naszego zachowania, a właściwie neuronalnych determinantach naszego zachowania. To samo możemy powiedzieć o naszych emocjach i naszej motywacji. Tak więc cała, powtórzę to raz jeszcze, ponieważ jest to niezwykle ważny aspekt tego, o czym będziemy rozmawiać, cała gama różnych funkcji naszego organizmu jest bardzo, na nie wszystkie bardzo mocno wpływa nasza zdolność, a właściwie zdolność naszego ośrodkowego układu nerwowego do wcześniej rzeczonej plastyczności. Powtórzmy więc, że plastyczność neuronalna są to mechanizmy, które pozwalają na elastyczność we wszystkich zakresach, o których przed chwilą mówiłam, i towarzyszące im zmiany struktury i aktywności mózgu. Te dwa ostatnie aspekty są niesłychanie ważne. Czasem ze smutkiem śledzę to, co pisze się o plastyczności neuronalnej w internecie. Państwo jako miłośnicy nauki wiedzą pewnie lepiej niż ja, że często można znaleźć w internecie takie wątki, które lepiej byłoby pominąć. Dlatego pozwolę sobie dzisiaj powiedzieć nie tylko, czym plastyczność neuronalna jest, ale także powiedzieć, czym ona nie jest. Podkreślam, że to, o czym będziemy mówić, ma solidne podstawy naukowe. Będziemy mówić o plastyczności, przepraszam,
wstecz, jako o zbiorze mechanizmów biofizykochemicznych dziejących się faktycznie w naszym mózgu, zmieniających aktywność naszych komórek nerwowych i strukturę mózgu w sposób bardzo fizyczny. Tak więc wszystko, o czym mówię, będzie miało charakter mechanistyczny. Te zmiany mają faktyczny komponent w tym, jak jest skonstruowany i jak funkcjonuje nasz mózg. Plastyczność neuronalna nie jest więc jakimś efemerycznym procesem, który można zamknąć w butelce i wyciągnąć w pewnym momencie, wziąć 3 głębokie wdechy i powiedzieć: wzmocniłem swoją plastyczność neuronalną. To zdecydowanie tak nie działa. Podkreślę też, że bardzo wiele jest nieprawidłowych, mówiąc wprost, informacji dotyczących tego, jak można pobudzić, cokolwiek miałoby to znaczyć, swoją plastyczność neuronalną metodami na przykład związanymi z medytacją, odpowiednim odżywianiem się czy aktywnością fizyczną. Żeby była jasność, faktycznie już w tej chwili mamy szereg doniesień naukowych, które wskazują na potencjalny związek niektórych z tych działalności, które wymieniłam, z plastycznością neuronalną, ale wiemy na ten temat ciągle jeszcze bardzo niewiele. Dlatego dzisiaj skoncentrujemy się na tym, co już naprawdę wiadomo o plastyczności neuronalnej. Mówiąc o plastyczności neuronalnej, tutaj na naszym polskim rodzimym podwórku nie można pominąć pana profesora Jerzego Konorskiego, jednego z prominentnych założycieli Instytutu Nęckiego, gdzie mam przyjemność pracować. Profesor Jerzy Konorski był proponentem, jak uważa się, sformułowania plastyczność neuronalna. Jako pierwszy jeszcze w latach 40. stwierdził, że układ nerwowy charakteryzuje się dwoma właściwościami: pobudliwością i właśnie zdolnością do plastyczności. Dzisiaj plastyczność neuronalna, to sformułowanie i w ogóle zagadnienie, robi ogromną furorę. Dlatego warto wiedzieć, że to właśnie pan profesor Jerzy Konorski tutaj u nas zaproponował po raz pierwszy ten termin. Plastyczność neuronalna wydaje się procesem bardzo podstawowym dla funkcjonowania naszego organizmu, o czym wcześniej już wspomniałam. Ale może parę słów o tym, do czego ona nam właściwie jest potrzebna. Jak pomyślimy sobie o tym, w jaki sposób skonstruowany jest nasz mózg, jest tam bardzo dużo struktur, bardzo dużo różnego rodzaju typów komórek, które wchodzą w te struktury, są ze sobą połączone funkcjonalnie, nazywamy to obwodami neuronalnymi. Właściwie przy takim poziomie komplikacji można by zakodować, w cudzysłowie, bardzo dużą ilość informacji, więc właściwie po co ten nasz układ nerwowy ma potrzebę, żeby się zmieniać? Otóż okazuje się, że plastyczność neuronalna jest fundamentalna dla prawidłowego funkcjonowania organu, jakim jest mózg, i tym samym dla naszego życia. Po pierwsze, bardzo ważne jest to, że nasz układ nerwowy jest plastyczny wtedy, kiedy się rozwijamy, czyli rozwojowo, kiedy najpierw jesteśmy dziećmi, rodzimy się, okazuje się, że nasz układ nerwowy jest kształtowany w zależności od tego, jak aktywność naszego układu nerwowego odpowiada na wyzwania środowiskowe, przed którymi stajemy. Innymi słowy, w zależności od tego, jakiego rodzaju aktywność będzie generowana w naszym mózgu, tak zostaniemy ukształtowani. Tak więc już od samego początku plastyczność neuronalna, rozwojowa plastyczność neuronalna, która jest kategorią samą w sobie i o której dziś wiele nie będziemy mówić, jest bardzo znacząca dla tego, kim się w przyszłości staniemy. Druga sprawa, plastyczność w dorosłości. Uważa się, że plastyczność neuronalna towarzyszy nam całe życie, chociaż oczywiście z biegiem czasu te procesy przebiegają z większą trudnością. Jest to zdolność do adaptacji do nowych okoliczności życiowych. To znaczy nasz mózg dostosowuje się do tego, że na przykład jedziemy do innego miasta i musimy nauczyć się zupełnie nowych ścieżek, musimy nauczyć się nowej mapy, po której musimy się poruszać. Jedziemy do innego kraju i musimy zacząć posługiwać się innym językiem, albo po prostu uczymy się jeździć na rowerze, czy uczymy się nowych zagadnień na przedmiocie, na które chodzimy do szkoły. Wszystkie te procesy są podyktowane naszą zdolnością do plastyczności neuronalnej. To uczenie się i zapominanie
o tym drugim komponencie jeszcze nie powiedziałam. To jest tak naprawdę fundament ostatniego punktu, który wymieniam na tym przeźroczu, czyli naszej zdolności do rozwoju, także samorozwoju. Kiedy pomyślimy o tym, ile pamiętamy, jaki zasób informacji posiadamy, wszystko to jest kodowane oczywiście w naszym mózgu, to uświadomimy sobie, że jest szereg rzeczy, których zupełnie nie warto pamiętać. Stare numery telefonów, to, co jedliśmy na śniadanie 3 dni temu, to, że jesteśmy w stanie to zapomnieć, również ku temu potrzebna jest plastyczność neuronalna, ponieważ jakieś wspomnienie, jakaś informacja została zakodowana w naszym mózgu, a potem musi być ona zapomniana. Właśnie dzięki plastyczności neuronalnej. Wszystkie te procesy, o których mówię, mogą mieć swoją ciemną, czarną stronę. Zastanówmy się teraz wspólnie, co dzieje się wtedy, kiedy plastyczność neuronalna nie działa w sposób optymalny. Deficyty plastyczności neuronalnej, o czym pan profesor również będzie dzisiaj mówił, jak rozumiem, leżą u podłoża szeregu zaburzeń. Po pierwsze, zaburzeń neurorozwojowych. Dobrym przykładem jest tutaj autyzm, który faktycznie, jak w swoich badaniach miałam okazję doświadczyć, ma bardzo silny komponent genetyczny, często, i bardzo wiele rozmaitych genów, które związane są z plastycznością neuronalną, może powodować wzmożone prawdopodobieństwo tego, że będzie mieć się autyzm. Drugą sprawą, bardzo znaną pod tym kątem, są choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroby Alzheimera czy choroba Parkinsona. I wreszcie zaburzenia psychiczne, od depresji przez schizofrenię i szereg innych zaburzeń. Również wiadomo, że ich powstawanie, ich pojawianie się w życiu pacjentów może mieć związek z zaburzoną plastycznością neuronalną. I wreszcie takie choroby jak chroniczny ból, czy ból związany z odczuwaniem kończyn fantomowych po tym, jak kończyna zostanie amputowana, również są związane z dysfunkcjami plastyczności neuronalnej. Tak więc, kiedy plastyczność neuronalna nie funkcjonuje w sposób optymalny, widzimy, że pojawiają się bardzo poważne problemy w funkcjonowaniu naszego organizmu. Zastanówmy się teraz więc wspólnie, na czym właściwie polega ta plastyczność neuronalna? Co tam się w tym mózgu dzieje, że jest się on w stanie zmieniać? I żeby wspólnie zastanowić się nad tą kwestią, musimy zrobić jeden krok do tyłu i porozmawiać o tym, jak skonstruowany jest i jak działa mózg. Po pierwsze, widzimy tutaj rzut z góry. O, cofniemy się tutaj. Widzimy tutaj rzut z góry na mózg gryzonia, to jest akurat mózg myszy, i widzą Państwo te różne wzory i kolory, które tutaj są wyrysowane. To jest tylko niewielka część neuronów, czyli komórek, które tworzą ośrodkowy układ nerwowy, które widzimy w różnych, najrozmaitszych tutaj połączeniach między sobą. Widzicie Państwo, jak one są niesłychanie rozgałęzione, jak różne mamy ich typy i kolory, jak różnego są rozmiaru. Te, jak już wcześniej wspomniałam, połączone funkcjonalnie komórki, które mogą się znajdować w zupełnie różnych strukturach mózgu, o czym jeszcze w latach 60. zupełnie się nie mówiło, tworzą tak zwane obwody neuronalne, czyli zbiory połączonych ze sobą funkcjonalnie komórek, które odpowiadają za pojawianie się danej funkcji. Możemy więc mówić na przykład o obwodzie neuronalnym, który odpowiada za naszą zdolność do bycia responsywnym na nagrody. Tutaj widzicie Państwo na tym drugim przeźroczu, o tutaj, na tej fotografii, że neurony w mózgu, to jest troszeczkę większe zbliżenie w stosunku do tego, co widzimy po prawej stronie, neurony mogą tworzyć naprawdę bardzo skomplikowane sieci. I przy tym konkretnym obrazku chciałabym powiedzieć, że ta zdolność neuronów, czyli komórek nerwowych, które tworzą mózg, do tworzenia tychże sieci bardzo złożonych, bardzo skomplikowanych, to jest unikalna zdolność w stosunku do tego, jak działają inne typy komórek w naszym organizmie. Tak więc plastyczność neuronalna jest procesem, który będzie wpływał na to, jak wyglądają te obwody neuronalne, to znaczy na połączenia funkcjonalne pomiędzy komórkami, które widzimy,
i na ich siłę. O czym więcej za chwilę. Drugą rzeczą, o której nie możemy nie powiedzieć na temat tego, jak działa mózg, zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych informacji o plastyczności neuronalnej, jest to, że połączenia pomiędzy komórkami nerwowymi nazywamy synapsami. Tutaj widzą Państwo po prawej stronie taki neuron, tutaj widzimy ciało komórki, czyli centrum tegoż neuronu i wypustki jego, nazywamy je dendrytami, a te kropeczki żółto-zielone, które tutaj widzimy, to są synapsy, czyli połączenia. Widzimy w powiększeniu taką synapsę tutaj na drugim obrazku. To są połączenia, które ten konkretny neuron tworzy z innymi komórkami nerwowymi w mózgu. I w zależności od tego, o jakich neuronach mówimy, tych połączeń może być więcej lub mniej. Istnieją neurony, o których wiadomo, że potrafią tworzyć grube tysiące tego typu połączeń. W szczególności neurony korowe, na przykład w korze wzrokowej, pierwszorzędowej korze wzrokowej, mogą mieć ponad 10 tysięcy połączeń z innymi neuronami. Czy to nie jest niesamowite? Taka liczba połączeń, jaka różnorodność informacji, ponieważ przez te połączenia przychodzi do takiej komórki nerwowej informacja z innych komórek nerwowych. Jaka różnorodność informacji może być w ten sposób kodowana? I mówiąc o synapsie, często wyobrażamy sobie taki bardzo klasyczny obrazek, w którym dwa neurony komunikują się ze sobą. Chciałam tutaj dodać jako ciekawostkę, że po pierwsze wiemy już, że nie tylko komórki neuronalne potrafią mieć czy tworzyć synapsy. Okazuje się też, że drugi bardzo prominentny rodzaj komórek w naszym ośrodkowym układzie nerwowym, czyli glej, takie komórki, które utrzymują strukturę mózgu, odpowiadają za to, żeby wszystko było tam utrzymywane w najlepszym porządku, również mogą mieć wpływ na funkcjonowanie synaps i tworzyć także, chociaż jest to oczywiście zjawisko szczątkowe w stosunku do tego, co dzieje się pomiędzy neuronami, także mogą tworzyć synapsy. Co więcej, okazuje się, że te połączenia, które nazywamy synapsami, mogą działać w obie strony. To znaczy możemy mieć komórki, które są wzajemnie ze sobą połączone, a nawet komórki, które połączone są same ze sobą. Mówię o tym wszystkim, żeby wiedzieli Państwo, jaki jest stopień komplikacji połączeń pomiędzy różnorodnymi komórkami nerwowymi. A nie zaczęliśmy jeszcze nawet mówić o tym, że te komórki nerwowe mogą być bardzo różnego typu. Przyjrzyjmy się teraz bardzo klasycznemu obrazkowi. Tutaj widzimy komórkę nerwową, właśnie neuron. To jest rzut, powiedzmy, z boku. To jest ciało komórki, takie samo jak widzieliśmy przed chwilą, kiedy obserwowaliśmy synapsy. Te wypustki to wcześniej pokazywane już przeze mnie dendryty. Mamy wreszcie akson, czyli taką długą, długą wypustkę, dłuższą lub krótszą. Są takie, które mogą sięgać z jednego końca mózgu prawie że na drugi. I to jest ta wypustka, którą przekazywana jest informacja do innych komórek nerwowych. Więc synapsy, wcześniej przeze mnie rzeczone, znajdować się mogą zarówno na dendrytach, czyli tutaj informacja przychodzi do naszego neuronu od innych komórek nerwowych, znajdujących się albo obok, albo w innych rejonach mózgu, a tutaj na samym końcu informacja z niego wychodzi. Co ważne, możemy mieć również synapsy, o których dziś nie będziemy mówić wiele, ale one istnieją i mają bardzo prominentną rolę w układzie nerwowym, hamujące, które tworzone są bezpośrednio na ciele komórki, czyli tutaj, w tym rejonie. Porozmawiajmy teraz o odkryciach, które sprawiły, że zaczęliśmy lepiej rozumieć, że mózg działa na prąd. Są to odkrycia Hodgkina i Huxleya, które w latach 60. zostały uhonorowane Nagrodą Nobla, ale same odkrycia są znacznie wcześniejsze. Oni zaczęli pracować ze sobą, to było dwóch Anglików, pracowali na Uniwersytecie Cambridge jeszcze w latach 30. Ich pierwsze publikacje to są chyba 38 czy 39 rok. I oni to nie pokazali po raz pierwszy, ale scementowali wiedzę polegającą na tym, że komórki nerwowe, kiedy komunikują się ze sobą na synapsach, to komunikują się przesyłając tak naprawdę
prąd, czyli innymi słowy, nasz mózg działa na prąd i chociaż informacja zamieniana jest przez krótką chwilę, tam gdzie mamy do czynienia z synapsą, a przynajmniej z chemicznym jej typem, na informację chemiczną, to bardzo istotne jest, żeby rozumieć, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z przekazywaniem impulsów nerwowych, które są impulsami prądowymi. To, co pokazali Hodgkin i Huxley, widzimy tutaj na środku, pokazali, na czym polega generowanie tak zwanego potencjału czynnościowego, czyli co się dzieje, kiedy taki neuron jak ten wysyła informacje do innych neuronów przez swój akson. Przykładowo widzimy, że dochodzi, to jest rysunek z ich oryginalnej publikacji, o jak widzę teraz z 1939 roku, widzimy tutaj potencjał czynnościowy, który polega na depolaryzacji błony komórkowej neuronu, czyli do takiej sytuacji, w której negatywny potencjał, który komórka ma w stanie spoczynku, zamienia się na pozytywny. I to właśnie oznacza ten tutaj pik, ten tutaj, o, wzgórek. Bardzo interesujące jest, jak dokonali tego odkrycia, ponieważ w owym czasie nie było wcale banalne, żeby móc przyjrzeć się neuronom, które są po prostu bardzo, bardzo małe, a co dopiero wprowadzić do nich elektrody, żeby móc dokonać takiego odkrycia i zmierzyć, co tam się naprawdę dzieje, jeżeli chodzi o przekaźnictwo neuronalne. I owi panowie profesorowie poradzili sobie z tym w taki sposób, że jak nie kijem, to pałką. Jeżeli neurony są bardzo małe, to weźmy organizm, w tym przypadku była to kałamarnica zobrazowana tutaj, w którym neurony są bardzo, bardzo duże. Średnica aksonu u tejże kałamarnicy to było, zdaje się, prawie milimetr. To jest bardzo dużo, jak na komórkę nerwową. Poradzili więc sobie w bardzo interesujący i kreatywny sposób, co pokazuje, że czasem w nauce bardzo istotne jest to, żeby mieć otwarty umysł i być w stanie spojrzeć na problem zupełnie ze świeżej strony. I teraz, kiedy rozumiemy już, że mózg działa na prąd i te sygnały, które wysyłają sobie nawzajem komórki nerwowe, to są właśnie impulsy nerwowe, czyli impulsy prądem, możemy się zastanowić, w jaki sposób możemy zmienić tę aktywność mózgu, tę informację, która jest zakodowana właśnie w sposobie, w jaki komórki wysyłają do siebie informacje, w jaki sposób wysyłają potencjały wywołane. Zaczynając więc od samego dołu, po pierwsze zadajmy sobie pytanie, czy możemy może zmienić liczbę komórek nerwowych. Na początku mówiłam o plastyczności rozwojowej związanej z tym, że dojrzewamy w procesie dzieciństwa. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że rodzimy się z dużo większą liczbą neuronów niż umieramy. Dochodzi do bardzo gwałtownej w ciągu pierwszych 6 miesięcy naszego życia redukcji liczby komórek nerwowych. Zostaje, innymi słowy, to, co jest potrzebne. Pytanie brzmi, czy mogą pojawić się w naszym życiu nowe neurony? To jest w ogóle przedmiotem, właściwie to było przez bardzo wiele lat, przedmiotem ożywionej debaty naukowej, czy pojawiają się nowe komórki nerwowe w naszym życiu. To zjawisko pojawiania się nowych komórek nerwowych nazywamy neurogenezą i okazuje się, że rzeczywiście komórki nerwowe, nowe komórki nerwowe mogą się pojawić w naszych mózgach, ale jest to zjawisko bardzo ograniczone do konkretnych regionów mózgu i w związku z tym nie mające dużego wpływu na to, jak przebiegają procesy plastyczności neuronalnej w całym tym organie. Dlatego postawiłam tutaj znak zapytania. Druga sprawa, którą możemy zmienić, kiedy patrzymy na pojedynczy neuron, możemy zmienić sposób odpowiedzi jego samego. Nazywamy to pobudliwością neuronu. Pobudliwość neuronu to jest skłonność, czy też stopień, w jakim jest on responsywny na sygnały od innych komórek nerwowych. Czyli, mówiąc w uproszczeniu, ile informacji i w jakiej dynamice czasowej musi do niego spłynąć, żeby on sam wygenerował potencjał czynnościowy, żeby on sam wysłał informacje do wielu neuronów, z którymi sam jest połączony. Kolejną rzeczą jest fakt, że możemy zmienić liczbę połączeń synaptycznych, czyli możemy mieć albo, wymyślam teraz przykład, 100 synaps, które tworzy dany neuron, albo możemy mieć ich 50 i będzie się to zmieniało dynamicznie w zależności od wymagań środowiskowych. I tutaj dodam,
że synapsy, o czym już wspomniałam, mogą mieć charakter hamujący albo mogą mieć charakter pobudzający. Pobudzające to będą takie synapsy, które jeżeli ja wysyłam jako neuron sygnał do innego neuronu, sprawią, że zwiększone zostanie prawdopodobieństwo, że ten neuron, do którego coś mówię, sam wygeneruje potencjał czynnościowy. Synapsy hamujące wręcz przeciwnie, zmniejszą prawdopodobieństwo, że ten neuron sam wygeneruje potencjał czynnościowy. I liczba synaps jest faktycznie parametrem, który bardzo dynamicznie się zmienia w zależności od wymagań środowiskowych. Przechodzimy wreszcie do ostatniego parametru, któremu poświęcimy dzisiaj najwięcej uwagi, czyli siły synaps. Kiedy mamy już synapsę, mamy połączenie pomiędzy dwoma komórkami nerwowymi, to możemy sobie wyobrazić, że to połączenie może być silne albo słabe. Tak jak kabel, możemy mieć bardzo solidny, który za każdym razem w sposób bardzo konsekwentny przesyła nam prąd, albo może być taki, który często z zasilaczem od komputera tak jest, prawda? Że coś tam nie styka i nie za każdym razem ta informacja przesyłana jest z taką samą siłą. Siła synaps jest kluczowym parametrem, który również zmieniany jest bardzo, bardzo dynamicznie, znowu w zależności od wymagań środowiskowych, od wzorców aktywności neuronalnej, czyli od tego, jakie informacje spływają do danego neuronu i również jaka aktywność w nim samym jest generowana i jaka jest zależność czasowa tych dwóch parametrów. I o sile synaps będziemy dzisiaj właściwie mówili najwięcej. Bardzo ważne jest, żebym zaznaczyła, że plastyczność neuronalna to nie jest jakiś jeden konkretny mechanizm, tylko jest to zbiór mechanizmów i przyjmuje ona bardzo wiele form oraz dzieje się na różnych skalach czasowych i w różnych formach. Podkreślę, że plastyczność neuronalna może dziać się w skali milisekund, ale może się też dziać w skali całego życia. Tylko procesy biologiczne, które będą leżeć u podłoża tych zmian, będą inne. To mam na myśli, mówiąc o skalach czasu. Mamy także, jak już wcześniej wspomniałam, różne typy komórek i w tej chwili nie chodzi mi o to, czy te komórki są hamujące, czy pobudzające, czy wyrażają takie geny, które prowadzą do produkcji takich białek czy innych. Chodzi tutaj o to, że w zależności od tego, o jakich strukturach mówimy, które w zależności od tego, jakie funkcje determinują te struktury, to plastyczność neuronalna będzie zachodziła w nich z większym bądź mniejszym prawdopodobieństwem. Innymi słowy, nie wszystkie komórki są zdolne do tych samych form plastyczności neuronalnej. Będziemy za chwilę mówili o procesie długotrwałego wzmocnienia synaptycznego. Nie wszystkie komórki są w stanie przechodzić ten rodzaj plastyczności neuronalnej. Co więcej, mamy różne poziomy strukturalne. Kiedy myślimy sobie o takich strukturach mózgu, bardzo głęboko osadzonych, które odpowiadają na przykład za sposób, w jaki oddychamy, albo za sposób, w jaki trawimy, jakie informacje są wysyłane do i z naszego przewodu pokarmowego. W szczególności mam tutaj na myśli wszystko, co jest związane z autonomicznym układem nerwowym. No to chcielibyśmy, żeby tam plastyczność może niekoniecznie zachodziła, nie w dużym stopniu w każdym razie, dlatego że to są funkcje, które nasz organizm musi w odpowiedzialny sposób wykonywać identycznie z chwili na chwilę. Oddychać musimy niezależnie od tego, co się dzieje wokół nas. Tak więc w zależności od tego, o jakim poziomie strukturalnym mówimy, ta skłonność do plastyczności będzie różna. No i wreszcie, i to jest sprawa najważniejsza, mamy różne mechanizmy molekularne, czyli to, co się dzieje w komórce, mówiąc najbardziej obrazowo, i gdzie się to dzieje w komórce, i z jaką dynamiką się to dzieje w komórce, i jakiego rodzaju molekuły wchodzą tutaj w grę, będzie różne dla różnych rodzajów plastyczności synaptycznej. Właściwie to powinnam powiedzieć plastyczności neuronalnej, ale zapowiedziałam już kolejny slajd, który teraz będziemy razem oglądać. Jedną
z rzeczy, na którą chciałam zwrócić uwagę. Oczywiście nie będziemy dzisiaj omawiać wszystkich procesów możliwych plastyczności synaptycznej, wszystkich jej możliwych form czy możliwych skal czasowych, bo to jest wykład, przypuszczam, na 2 semestry albo i więcej. Skupimy się na absolutnych klasykach. Chciałabym powiedzieć Państwu tak naprawdę o 2 rodzajach plastyczności synaptycznej, czy też form aktywności z nią, neuronalnej z nią związanych, których każdy miłośnik tego procesu, jakim jest plastyczność synaptyczna, powinien wiedzieć, czym one są. Pierwszym jest właśnie długotrwałe wzmocnienie synaptyczne, z angielskiego skrót LTP. Rozmawiamy teraz o tym, przepraszam, co dzieje się na synapsie w momencie, kiedy wygenerujemy taką sytuację, w której konieczna jest zmiana siły tego połączenia. Można wygenerować takie długotrwałe wzmocnienie synaptyczne, czyli sytuację, w której neuron, z którym dany inny neuron jest połączony, odpowie bardziej wzmożoną odpowiedzią na kilka sposobów. Eksperymentalnie najczęściej robi się to w taki sposób, że generuje się bardzo częste impulsy elektryczne, na przykład o częstotliwości około 100 Hz, czyli 100 razy na sekundę, kilkakrotnie. Czyli jeden neuron do drugiego, czy wiele neuronów, dlatego że zwykle robi się to w ten sposób, że generuje się ten prąd w wielu aksonach jednocześnie. Bardzo intensywny, o dużej częstotliwości przekaz wysyłany jest do tego neuronu, który odbiera te informacje. I efekt tego jest taki, że za kolejnym razem, kiedy przyjdzie informacja z tego tutaj neuronu, o, nazwijmy go neuronem nadawczym, do tego, który nazwiemy, powiedzmy, neuronem odbiorczym, to ten neuron, jak zobrazowane jest tutaj przez potencjały zobrazowane czerwonym kolorem w tym odbiorczym neuronie, ten neuron odpowie z dużym prawdopodobieństwem dużo silniej. Czyli długotrwałe wzmocnienie synaptyczne dzieje się po pierwsze na synapsie, a po drugie polega na tym, że przez to, że była, nazwijmy to, bardzo intensywnie nadawana informacja, czyli może tam się działo coś ważnego, prawda, wysyłana do tego neuronu odbiorczego, to następnym razem, kiedy neuron A powie do neuronu B coś z taką samą mocą jak wcześniej, wygeneruje to dużo bardziej znaczącą, dużo silniejszą odpowiedź, czyli zwiększy się jej amplituda takiej odpowiedzi. I teraz długotrwałe wzmocnienie synaptyczne, to o czym powiedzieliśmy przed sekundą, to się dzieje na poziomie, który można zmierzyć elektrodami. Czyli można sprawdzić, jak od neuronu do neuronu, w dużym uproszczeniu, płynie prąd, czy też zbioru neuronów do zbioru neuronów płynie prąd. Ale wszystko to, o czym mówimy, ma także komponent molekularny i to jest tutaj pewnie najważniejsze, jednocześnie najciekawsze. Przyjrzyjmy się więc w bardzo dużym uproszczeniu, co się dzieje właściwie w takiej synapsie, która poddawana jest procesowi długotrwałego wzmocnienia synaptycznego. To jest po lewej stronie, tym jaśniejszym kolorem zaznaczony jest ten neuron, który nadaje informację. To jest strona presynaptyczna, czyli ta, z której przychodzi informacja. To, co Państwo tutaj widzą, to są tak zwane pęcherzyki synaptyczne, w które załadowany jest neuroprzekaźnik. To jest taka substancja, która wypuszczana jest do przestrzeni synaptycznej, tutaj się znajdującej, zwanej również szczeliną synaptyczną, i która przez receptory znajdujące się na neuronie odbiorczym, tutaj zobrazowane przez te żółte prostokąty, może być odebrana i która wpłynie na wywołanie potencjału postsynaptycznego w tymże neuronie odbiorczym. Ważna sprawa. To, że przyszedł sygnał z neuronu A do neuronu B, czyli to, że neuron A wygenerował potencjał czynnościowy, który sprawił, że został wypuszczony neuroprzekaźnik z niego do neuronu B, to jeszcze nie znaczy, że neuron B odpowie. Pamiętajmy, odpowie sam potencjałem czynnościowym, potencjałem wywołanym. Pamiętajmy, że większość neuronów ma naprawdę bardzo dużo połączeń i często, po pierwsze, potrzebny jest wielokrotny sygnał w odpowiedniej dynamice czasowej, a po drugie często potrzebne jest, żeby przychodził on z wielu różnych komórek, z którymi tenże neuron jest połączony. Wracając jednak do naszego długotrwałego wzmocnienia synaptycznego, sprawy mają się następująco. Najpierw widzimy, że jest tyle a tyle synaptycznych pęcherzyków tutaj na stronie presynaptycznej i tyle mamy receptorów, czyli powiedzmy ich odbiorników.
Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne polega między innymi na tym, że jest coraz więcej receptorów po stronie odbiorczej i może także być więcej pęcherzyków synaptycznych po stronie nadawczej. Tak więc ta synapsa zmieniła się fizycznie, molekularnie zmieniło się to, jakie białka zakotwiczone są na stronie postsynaptycznej. Mam teraz na myśli te receptory. Część z nich jest zależna od napięcia, które panuje w danej komórce nerwowej. I możemy też mieć do czynienia ze zmianą tego, jak wygląda strona presynaptyczna. LTP zależy w przeważającej mierze, długotrwałe wzmocnienie synaptyczne zależy w przeważającej mierze, jak się uważa, od tego, co się dzieje w neuronie postsynaptycznym, jednak ten komponent presynaptyczny również ma tutaj znaczenie. Tak więc obserwowaliśmy zmianę fizjologiczną, to jak mocno płynie prąd, mówiąc bardzo kolokwialnie, i zobaczyliśmy, że to ma swoje odzwierciedlenie w tym, jak funkcjonuje synapsa na poziomie molekularnym. Co ciekawe, jak przybliżymy sobie łapki tego neuronu, tutaj o znajdujące się wszędzie dendryty, to zobaczymy, że na nich są tak zwane kolce dendrytyczne. Ja sobie to często wyobrażam, że to jest tak jak na choince, że mam gałązkę i ona jest usiana takimi igiełkami. Kolce dendrytyczne wyglądają trochę jak to, chociaż mają różne kształty i w zależności od tego, jakie mają kształty, zmienia się również ich funkcja. Możemy je zaklasyfikować jako cienkie kolce, zwane często filopodialnymi, czyli takie wydłużone kolce z chudą główką albo i w ogóle bez niej, no to możemy sobie wyobrazić, że na takich kolcach zmieści się mniej receptorów. Dojrzałe kolce uważa się, że mają dojrzałe, to znaczy takie, na których wytworzone są dojrzałe, stabilne synapsy, często nazywa się grzybkowatymi, czy też właśnie dojrzałymi, i widzimy tutaj, o, że to jest odpowiednia nazwa, dlatego że one mają taką głowę i można sobie wyobrazić, że na tej szerokiej ich głowie zmieści się bardzo dużo różnego rodzaju białek błonowych, które odpowiedzialne są za to, jak funkcjonują znajdujące się tam synapsy lub synapsa. No i mamy także kolce przysadziste, które wyglądają trochę jak taki ścięty pieniek. Widzimy je tutaj na samym dole. I teraz trzeba dodać, że sposób, w jaki zmieniają się kolce dendrytyczne, a zmieniają się one bardzo dynamicznie, to znaczy mogą znikać lub pojawiać się w zależności od potrzeb, na przykład wtedy, kiedy jest potrzeba, żeby została wytworzona nowa synapsa, może pojawić się nowy kolec dendrytyczny, na której pojawi się właśnie takie połączenie, albo może on zniknąć. W zależności od tego, wrócę jeszcze na chwilę do poprzedniego przezrocza. W zależności od tego, jakie są potrzeby, generowane są kolce dendrytyczne. I teraz, powiedziawszy o tym wszystkim, chciałam dać króciusieńki przykład z naszych własnych badań, który odpowiada na pytanie, do czego to jest wszystko właściwie potrzebne, bo może to jest interesujące tylko na poziomie poznawczym. Otóż okazuje się, że komponenty plastyczności neuronalnej mogą być regulowane w sposób molekularny, jak już wiemy, i możemy dzięki temu regulować, wpływać pozytywnie na konkretnego rodzaju deficyty. W przypadku badań, o których chcę powiedzieć, mamy do czynienia z tak zwanym mysim modelem autyzmu. Polega to na tym, że badacze stwierdzili, że istnieje pewna mutacja genetyczna u pacjentów z autyzmem. Mówimy tutaj o mutacji w genie FMR1. Mutacje w tym genie to jest najczęściej występująca jednogenowa przyczyna autyzmu, jaką do tej pory zidentyfikowano. Wzięto informację o tym, jaka to mutacja, z kliniki, czyli wzorując się na tym, co znaleziono u pacjentów, i stworzono na tej podstawie zwierzę, które ma dokładnie taką samą mutację genetyczną. Wykorzystaliśmy ten model i wiemy o nim, że podniesiony jest u niego poziom białka, który nazywamy metaloproteinazą macierzy zewnątrzkomórkowej 9. Białko to jest kluczowe dla działania synaps, między innymi zdolności do przemodelowywania się kolców dendrytycznych, o której wcześniej powiedziałam. U tych zwierząt, które są mysim modelem autyzmu, o których mówię, występują bardzo znaczące deficyty w obszarze zarówno zachowań społecznych, jak i zachowań poznawczych. My wzięliśmy w swoich badaniach na tapetę zachowania poznawcze związane z tym, jak zwierzęta są zdolne się uczyć. Ponieważ mają zaburzoną plastyczność synaptyczną, nie potrafią uczyć się w sposób, który jest motywowany nagrodą. Zaproponowaliśmy więc coś na kształt terapii celowanej
tego objawu. To znaczy, poprawiliśmy w bardzo konkretnej strukturze mózgu, o której już wcześniej wiedzieliśmy, że odpowiada ona za zdolność do uczenia się, nazywa się ona jądrem środkowym ciała migdałowatego. To jest ta malutka struktura zaznaczona tutaj na fioletowo. Dostarczyliśmy do niej nanocząstki niosące inhibitor tego nieprawidłowo działającego, zbyt aktywnego białka MMP9 i w ten sposób poprawiliśmy plastyczność neuronalną u tych zwierząt. I to, co zaobserwowaliśmy, to to, że po pierwsze został u nich zdecydowanie poprawiony, obserwujemy to tutaj, wzorzec długotrwałego wzmocnienia synaptycznego. Zwierzęta, które były z wadą genetyczną, widzimy tutaj zaznaczone tymi pustymi pomarańczowymi kółkami, widzimy na tym wykresie, że plastyczność typu długotrwałego wzmocnienia synaptycznego nie jest u nich generowana normalnie, tak jak u zwierząt kontrolnych, tych zaznaczonych niebieskimi kółkami. Po tym, jak podaliśmy coś, co poprawiło plastyczność synaptyczną w tej konkretnej strukturze mózgu, widzimy, że zwierzętom zdecydowanie, czy też w ich mózgu zdecydowanie poprawiła się zdolność do generowania długotrwałego wzmocnienia synaptycznego. I w teście poznawczym, w którym sprawdzaliśmy, jak te zwierzęta są w stanie się uczyć, również odnotowaliśmy zdecydowaną poprawę tego, jak funkcjonują poznawczo. To znaczy mieliśmy do czynienia z poprawą plastyczności synaptycznej na poziomie fizjologicznym, ale także z faktyczną funkcją zachowania. Widzimy to tutaj, że zwierzęta, które są poddane tejże naszej terapii, w kolejnych dniach treningu zachowują się, radzą sobie z tym testem niemal tak dobrze, jak zwierzęta kontrolne, zaznaczone tutaj niebieskimi kółkami. I co może jeszcze ciekawsze, okazuje się, że również tego typu interwencje mogą być skuteczne, jeżeli chodzi o ultrastrukturę, czyli to, co się dzieje już na dużo większym poziomie szczegółowości, kiedy patrzymy na synapsy pod mikroskopem elektronowym, oczywiście postmortem. Widzimy tutaj na przykładzie tych badań, że zarówno liczba kolców filopodialnych, czyli tych takich długich, określanych jako niedojrzałe i często wiązanych z procesami remodelowania plastyczności neuronalnej, została przywrócona do normy dzięki temu podejściu, a także proporcja kolców dendrytycznych, na których mieliśmy więcej niż jedną synapsę, również wróciła do normy, co zobrazowane jest tutaj, na tej części wykresu. Tak więc nowoczesne metody badania aktywności neuronalnej pozwalają nam właśnie na osiągnięcie takich wyników. Przez tę część wykładu przejdę już dosyć szybko. Powiem tylko, dlatego że kończy nam się czas, a koniecznie chciałam pokazać Państwu ostatnie przeźrocze. Powiem tylko, że jesteśmy w stanie w tej chwili obserwować, jak zmienia się aktywność neuronalna w żywych zwierzętach w czasie rzeczywistym. Możemy na przykład wstawić szklany implant w czaszkę zwierzęcia i posługując się odpowiedniego typu mikroskopią dwufotonową, zobaczyć, jak neurony w mózgu tych zwierząt odpowiadają w czasie, kiedy zwierzę czegoś się uczy. Te migające plamy na ekranie to są neurony nagrane w żywym, zachowującym się zwierzęciu. Co jest może jeszcze ciekawsze, możemy w czasie rzeczywistym wyrysowywać aktywność tych neuronów. Tymi kółkami zaznaczone są różne neurony w tym samym zwierzaku i możemy patrzeć, jak ich aktywność współgra ze sobą, a także manipulować tym, jak one odpowiadają za pomocą metod inżynierii genetycznej. I wreszcie możemy również obserwować nie tylko aktywność samych neuronów, ale także co dzieje się na synapsach. Widzimy tutaj kolorem czerwonym zobrazowane są głównie dendryty, a te niebieskie, zielone, żółte kropeczki to są właśnie połączenia synaptyczne. I znowu jest to nagranie, puszczę je może jeszcze raz, wykonane w zachowującym się zwierzęciu w czasie rzeczywistym. Tak więc takie rzeczy już dzisiaj są możliwe. Możemy też manipulować aktywnością neuronów w czasie rzeczywistym, o czym wspomniałam już wcześniej, ale o tym może opowiem Państwu innym razem. To jest moje ostatnie przezrocze przed podsumowaniem.
Chciałam podkreślić, że nie tylko w badaniach eksperymentalnych, takich jak nasze, wykorzystywane są te metody obrazowania i manipulacji aktywnością genetyczną. Już dzisiaj za pomocą światła w metodzie zwanej optogenetyką możemy zmieniać aktywność neuronalną w żywych organizmach, w tym w ludziach. Tutaj chciałam pokazać Państwu króciutki przykład, jak w przypadku konkretnej wady genetycznej, w której neurony w siatkówce człowieka nie odpowiadają prawidłowo, to znaczy nie reagują na światło, to powoduje ta wada genetyczna, za pomocą metody optogenetycznej, czyli wstrzyknięcia odpowiednich narzędzi inżynierii genetycznej do siatkówki człowieka, dlatego że już pokazano, że pomaga to jednemu człowiekowi, konkretnemu pacjentowi. Te komórki stają się wrażliwe na światło o kolorze żółtym. Widzimy tutaj, jak przebiegała procedura badawcza. Mamy wstrzyknięte do siatkówki białka światłoczułe i ta siatkówka, przynajmniej niektóre jej komórki, zaczynają odpowiadać na światło żółte, które jest za pomocą takich specjalnych okularów, światłocień, tłumaczony jest w cudzysłowie na wzorce tego żółtego światła. Tak więc mamy prawdziwą rzeczywistość, która przetłumaczona jest na żółte światło i tak zmodyfikowane oko jest w stanie wysyłać informacje do mózgu, który wcześniej nic nie widział, bo to nasz mózg widzi tak naprawdę bardziej niż nasze oczy. I zobaczymy tutaj za chwilę przykład pacjenta, który nosi takie okulary. To jest pacjent z wcześniej rzeczoną wadą genetyczną i za pomocą tejże manipulacji optogenetycznej jest w stanie rozróżnić światłocień. Podkreślę, że to jest pacjent dorosły. Tak więc nie mieliśmy do czynienia z modyfikacją u dziecka, kiedy jeszcze wszystko się kształtuje tylko u osoby, która jest zupełnie dorosła. Tak więc jak widzicie Państwo, wszystkie sprawy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, mają poważne i bardzo konkretne implikacje dla możliwości terapeutycznej neuronauki. Podsumowując więc nasz dzisiejszy wykład, po pierwsze, plastyczność neuronalna jest absolutnie niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu i kiedy rzeczy zaczynają iść nie najlepiej w tej domenie, mieliśmy kilka przykładów wymienionych, co się z tym naszym funkcjonowaniem w życiu codziennym dzieje. Po drugie, są to bardzo konkretne mechanizmy biologiczne, które pozwalają naszemu mózgowi się zmieniać, a po trzecie, mamy możliwości dzięki dobremu rozpoznaniu tego, jak te procesy przebiegają i zastosowaniu nowoczesnych metod neuronauki, nie tylko obserwować aktywność i plastyczność neuronalną w żywych zwierzętach, ale także mieć na nią wpływ, zmieniać ją i tym samym polepszać funkcjonowanie organizmów żywych. Tym samym bardzo dziękuję za uwagę i oddaję głos panu profesorowi. Dziękujemy bardzo za wykład. Wlała w nas Pani trochę nadziei, że może nam się komórki nerwowe nowe nie pojawią, ale te kolce dendrytyczne to tak bardzo mnie podniosło na duchu jednak. Myślę, że jak uczę się japońskiego, to mój mózg staje się bardziej kolczasty i to jest pocieszające. Mamy 9 minut na dyskusję, także bardzo bym prosiła, jeżeli mają Państwa pytania, to jest jedyna szansa, żeby je zadać. Pani doktor. Bardzo proszę, pan profesor Świtoński. Ta plastyczność synaptyczna jest dla nas pożyteczna. Czy potrafimy ją trenować, wzmacniać ją i w jaki sposób? I czy z drugiej strony nadmierna plastyczność tego synaptyczna, czy może wywoływać efekty niepożądane? Bo zazwyczaj dobre jest to, co jest w środku. Tak jest. Zrównoważone. Zwłaszcza w fizjologii. Tak jest. Niedobór albo nadmiar daje nam różne efekty. Dziękuję bardzo za to pytanie. Oczywiście, że pan profesor trafił w punkt właśnie, tak jest. Te deficyty plastyczności neuronalnej, o których wspomniałam, na przykład związane z pojawianiem się autyzmu, to wcale nie jest niedobór, a niektórzy twierdzą, że to jest nadmiar. To znaczy, że dochodzi do takiej sytuacji, w której mózg jest przynajmniej w zakresie niektórych struktur i połączeń nadplastyczny, nie mogą wykształcić się stabilne połączenia, które nie ulegałyby rozpadowi bez potrzeby. W związku z tym uszkodzone są takie funkcje jak uczenie się i pamięć, czy też zdolność tworzenia
stabilnych śladów pamięciowych. Tak pewnie byłoby precyzyjniej. A odpowiedź na część pierwszą pytania pana profesora jest nieco bardziej zawiła. Tak jak powiedziałam, dzisiaj w domenie internetowej bardzo często pojawiają się najrozmaitsze protokoły na poprawienie plastyczności synaptycznej. Ja to pobiegaj, ja to pomedytuj, ja to pooddychaj. Owszem, są takie doniesienia, które mówią, że to pomaga, to znaczy może wzmożyć procesy aktywności, procesy plastyczności synaptycznej, ale ja bym była ostrożna, ponieważ ciągle na ten temat wiemy jeszcze bardzo niewiele. Na pewno wiemy, że takie rzeczy jak ćwiczenia, czy prawidłowa dieta, czy prawidłowa aktywność fizyczna, to bardzo pomaga na wzorce aktywności neuronalnej. Natomiast jeżeli chodzi o powiązania z plastycznością neuronalną, w szczególności plastycznością synaptyczną, to byłabym jeszcze ciągle ostrożna, dlatego że to jest po prostu zupełnie świeża i nowa wiedza. Dowiadujemy się coraz więcej. Dziękuję. Może się dowiemy z następnego wykładu. Proszę tutaj pytanie. Ja chciałem przede wszystkim pogratulować rewolucyjnych badań z tym obrazowaniem neuronalnym, ale chciałem też się trochę odwołać do tych badań, które w waszym instytucie były a propos tego mysiego modelu autyzmu, bo wiemy, jak możemy promować tą neuroplastyczność u myszy, ale moje pytanie w kontekście też chorób neurodegeneracyjnych, które są no, mimo wszystko dużym problemem, jak tą neuroplastyczność promować u ludzi i synaptogenezę i tą neurogenezę, czy można powiedzieć, że żyjemy w trochę takim też rewolucyjnym czasie dla tej neuroplastyczności z racji na też wiele nowych badań odnośnie też psychoplastogenów. Mhm. Dziękuję bardzo za to pytanie. Dziękuję za nie, dlatego że daje mi ono niejako asumpt do tego, żeby powiedzieć o czymś, co jest niesłychanie ważnym. To znaczy, co zrobić, jeżeli mamy do czynienia z dysfunkcjami plastyczności synaptycznej i mogą być one przyczyną na przykład chorób neurodegeneracyjnych. Jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że te zaburzenia plastyczności synaptycznej mogą mieć bardzo różne źródło. Mówiliśmy o różnych poziomach, o różnej dynamice czasowej, o różnych komponentach komórkowych, które wchodzą tutaj w grę, o różnych mechanizmach molekularnych. Więc dzisiejsza psychiatria, pan profesor pewnie będzie o tym więcej mówił, zaczyna rozumieć, że musimy rozmawiać o konkretnych mechanizmach, które są przyczyną konkretnej dysfunkcji. Ta sama dysfunkcja może mieć różne mechanizmy, ale najskuteczniejszym sposobem leczenia będzie właśnie wtedy rozpoznanie tegoż mechanizmu i próba zaradzenia jego nieprawidłowemu działaniu. Tak więc coraz bardziej przesuwamy się w tę stronę medycyny zindywidualizowanej. To jest oczywiście w dużej mierze przyszłości, ale już dzisiaj funkcjonują terapie genowe. Pokazujemy w sposób eksperymentalny, że jest możliwa celowana eksperymentalna terapia autyzmu. Tak więc myślę, że odpowiedź na pana pytanie jest właśnie taka. Musimy lepiej rozpoznać mechanizmy, prowadzić więcej badań podstawowych na te tematy, żeby lepiej temu zaradzić. Proszę bardzo, następne pytanie. Bo nie będą słyszeć słuchacze, którzy słuchają nas spoza sali. Oglądaliśmy taki film, w którym było pokazane, że te gogle jakby sprawiły, że osoba niewidoma mogła widzieć. Czy takie coś będzie dostępne w przyszłości? Ja myślę, że... Tak, to jest świetne pytanie. Dziękuję za nie. Ja myślę, że przyszłość jest teraz. To był prawdziwy pacjent, który naprawdę nie widział, ponieważ miał wadę genetyczną i naukowcy między innymi ze Szwajcarii, dr Roska i współpracownicy, naprawdę sprawili, że ta osoba zaczęła rozróżniać zarysy światłocienia, zarysy kształtów. Więc odpowiedź na twoje pytanie brzmi właśnie w ten sposób. Przyszłość jest dzisiaj z nami. Oczywiście, zanim to zostanie wprowadzone, to są bardzo wczesne próby, zanim tego typu rozwiązania zostaną wprowadzone na szeroką skalę, na pewno upłynie jeszcze bardzo dużo wody. I myślę, że trzeba się niestety liczyć z tym, że ich dostępność z powodu ich kosztowności jeszcze przez długie lata będzie ograniczona, ale idziemy w tę stronę. Ja uważam, że to jest niesłychanie napawające nadzieją, że w ogóle jesteśmy w stanie takie rzeczy robić. Dziękuję ci za to pytanie. Kolejne pytanie, prosimy. Gdzie jest mikrofon? Kochani, chyba nie ma mikrofon. Hmm.
Ja mam pytanie następujące. Co dzisiaj wiemy już na temat zaburzeń plastyczności powodujących depresję, szczególnie tą przewlekłą? Mhm. Czy są jakieś ciekawe badania już na ten temat, czy raczej tylko są jakieś takie ogólne spostrzeżenia i to jest kwestią jakichś przyszłych badań dopiero w przyszłości? Yeah. Tak, bardzo dziękuję. No, jedno i drugie, i wiemy, i nie wiemy. Nie wiem, czy nie wchodzę panu profesorowi na temat przypadkiem niechcący. Na pewno bardzo wiemy dużo, jeżeli chodzi o zaburzenia tak zwanej neuromodulacji. Jeżeli chodzi o zaburzenia depresyjne, czyli nie tylko tego, jak dane dwa neurony komunikują się ze sobą bezpośrednio, ale także jak są modulowane przez takie substancje i synapsy, które nazywamy neuromodulującymi, czyli mającymi wpływ na to, jak efektywnie przekazywany jest sygnał pomiędzy komórkami. W szczególności najwięcej badań, proszę mnie poprawić, czy mam rację, dotyczy serotoniny i tak zwanego wychwytu zwrotnego serotoniny. Sporo jest o dopaminie na ten temat wiadomo. I tak, podaje się, że depresja jest jednym z tych zaburzeń, w których możemy mieć do czynienia z nieprawidłowościami związanymi z neuroplastycznością, ale chyba nie jest to trend dominujący. Jest to trend dominujący? Nie wydaje mi się. Jeden z. Tak więc tak, dziękuję za to pytanie. Właściwie to chyba ciężko znaleźć, teraz myślę o tym, takie grupę zaburzeń psychicznych czy chorób psychiatrycznych nawet, gdzie nie ma takich doniesień, że plastyczność neuronalna może grać rolę. Bardzo dziękuję. Myślę, że na jedno krótkie pytanie byłby czas, ale jeśli nie ma, to może ja się dowiem, co z tym szczurem. Czy można go nauczyć grać w koszykówkę? Krótko, tak lub nie? Można. Proszę wyszukać na YouTubie. Nie takie rzeczy szczury robiły. Bardzo Państwu dziękuję i bardzo dziękuję Pani profesor. Ja również dziękuję. Dziękujemy naszemu pierwszemu gościowi. Mieliśmy przyjemność gościć neurobiolożkę behawioralną. Przypomnę panią dr Alicję Puścian. Teraz kolej na naszego drugiego wykładowcę. Pozostajemy w tematyce neuroplastyczności. I naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Filip Rybakowski, który przybył do nas z Poznania, z niedaleka, z Kliniki Psychiatrii Dorosłych z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, której to kliniki jest kierownikiem i opowie nam dzisiaj o tym, w jaki sposób, mam nadzieję, opowie nam o tym, jak modulować naszą aktywność, naszą plastyczność neuronalną za pomocą aktywności fizycznej. Ale zanim pozwolę panu profesorowi przejść do głosu, to kilka słów o samym prelegencie. Pan profesor jest lekarzem psychiatrą, profesorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zainteresowania psychiatrą wyniósł z domu rodzinnego, myślę, że mogę tak powiedzieć, ponieważ również ojciec był profesorem psychiatrii i nadal jest. Ale co ciekawe, znalazłam jeszcze taką informację, że pradziadek pana profesora był jednym z przywódców Powstania Wielkopolskiego w Krotoszynie, skąd pan profesor pochodzi. Także taka ciekawa rodzinna historia. A żeby nie było, że jest gołosłowny, to sam również trenuje, aktywność fizyczną uprawia w dużym stopniu i jak tylko ma czas, jak zakładam, to startuje w zawodach triatlonowych. Także zapraszam naszego prelegenta, pan profesor Filip Rybakowski. Dziękuję bardzo. Jestem słyszalny, tak? Dobrze. Słyszeliście Państwo na temat bardzo nowoczesnych metod leczenia różnych zaburzeń psychicznych, neuropsychiatrycznych, neurozwyrodnieniowych, ale zastanówcie się Państwo, co by było, gdybyśmy znali jakąś taką metodę, która jest bardzo tania, powszechnie dostępna, która powoduje, że liczbę przypadków depresji można zredukować o kilkanaście procent populacyjnie. Taką metodę, którą właściwie każdy mógłby zastosować, a która mogłaby zmniejszyć częstość występowania samobójstw, depresji, zmniejszyć nasilenie objawów schizofrenii, szczególnie tych objawów schizofrenii, które są tak trudne do leczenia, czyli objawów ubytkowych. Okazuje się, że taka metoda jest i tą metodą dysponujemy już od całkiem dawna i
W tej chwili mamy coraz więcej dowodów naukowych na to, że aktywność fizyczną możemy zastosować jako terapię w leczeniu zaburzeń psychicznych. Ja w swoim wykładzie, ja go podzieliłem na trzy części. W pierwszej części będę mówił o dowodach i wtedy będę prezentował informacje jako klinicysta, jako lekarz. W drugiej części troszeczkę nawiążę do tego, o czym mówiła pani doktor. Będę próbował przedstawić państwu, jakie są mechanizmy tych oddziaływań, w jaki sposób ta aktywność fizyczna może wpływać na występowanie czy zmniejszenie częstości zaburzeń psychicznych, czy zmniejszenie nasilenia objawów. A w trzeciej części będę mówcą motywacyjnym, bo będę mówił o tym, skąd się biorą bariery w uprawianiu aktywności fizycznej, ale będę oczywiście próbował przekonywać państwa do tego, w jaki sposób zacząć tą aktywność regularnie uprawiać, ale z drugiej strony, jak również przekonywać pacjentów, żeby to robili. Czyli zaczynamy od tej pierwszej części, dowody. W medycynie oczywiście mamy całą hierarchię dowodów, tak? Mamy opisy przypadków, mamy serię przypadków i te metody naukowe, które pozwalają nam wykazać, że dana interwencja jest skuteczniejsza, mają swój szczytowe osiągnięcie w postaci kontrolowanych badań klinicznych, a właściwie dopiero pewność, że dana interwencja jest skuteczna, możemy mieć, kiedy kilka albo kilkanaście albo kilkadziesiąt tych randomizowanych badań kontrolowanych ze sobą zbierzemy i to jest tak zwana metaanaliza. Czyli to, że sąsiad nam powie, że coś mu pomogło, albo to, że państwo znajdziecie na YouTubie, że coś jest skuteczne, to nie jest żaden dowód naukowy. Dowodem naukowym jest wynik kontrolowanych badań klinicznych. To jest pierwszy dowód, ale oczywiście jedno badanie niczego nie zmienia. Jedno badanie to jest tylko pewien asumpt do tego, żeby zacząć o czymś myśleć. Musimy to badanie zreplikować, najlepiej wiele razy i dopiero jak jest wiele razy zreplikowany, jeżeli mamy metaanalizę, to wtedy dopiero możemy myśleć o jakiejś interwencji jako o skutecznej metodzie postępowania. Stąd randomizowane badania. W przypadku farmakoterapii mamy jeszcze to uzupełnienie, że to są badania kontrolowane placebo. Ten warunek akurat jest trudno powtórzyć dla badań aktywności fizycznej, no bo bardzo trudno zmusić kogoś do aktywności, a jednocześnie twierdzić, że to nie jest aktywność fizyczna. Ale mimo to wydaje mi się, że dowody są dosyć silne, które wskazują na to, że aktywność fizyczna znajduje coraz większe zastosowanie w leczeniu zaburzeń psychicznych. Zacznę od takiej najbardziej ciężkiej chyba choroby psychicznej, jaką jest schizofrenia. Jak państwo wiecie, to jest choroba, która całkowicie właściwie upośledza funkcjonowanie danej osoby. Zaczyna się we wczesnym wieku, najczęściej w późnej adolescencji albo we wczesnej dorosłości. Dotyczy około 1% populacji, czyli 400 tysięcy osób w Polsce choruje na schizofrenię. Większość tych ludzi wymaga jakiegoś wsparcia społecznego i to nie ze względu na to, że mają urojenia i omamy, bo z tym całkiem dobrze sobie radzimy za pomocą farmakoterapii. Natomiast problem jest taki, że po zastosowaniu tej farmakoterapii te osoby są wycofane z życia społecznego, bierne, nie lubią uczestniczyć w jakiejkolwiek aktywności i to jest coś, co prowadzi do postępującej inwalidyzacji tych osób. Co więcej, te osoby ze względu na zaniedbywanie różnych zdrowych nawyków, ale także z tego tytułu, że stosują różne leki, ale także z tego tytułu, że niewłaściwie się odżywiają, że często występuje u nich nadwaga, otyłość,
te osoby mają o 20 lat krótsze życie. Tak? Czyli jeśli macie Państwo osobę ze schizofrenią, która ma 20 lat, to jej średnia oczekiwana długość życia to jest mniej więcej 55 lat. Biorąc pod uwagę to, że u osób z grupy kontrolnej to będzie 70-75 w zależności od płci. Także choroba, która nie tylko ze względu na ryzyko samobójstwa, ale ze względu na różnego rodzaju powikłania, sercowo-naczyniowe głównie, prowadzi do przedwczesnej śmierci. No i pierwszy wynik badania to jest pierwsze badanie, które ja Państwu pokazuję. Badanie to oczywiście może nie jest bardzo widoczne, musicie Państwo uwierzyć mi na słowo. Jeśli chodzi o objawy schizofrenii, możemy je mierzyć za pomocą skal psychometrycznych. I te skale pozwalają nam stwierdzić, jakie jest nasilenie objawów ubytkowych, jakie jest nasilenie objawów wytwórczych, czyli tych objawów związanych z urojeniami i omamami. I okazuje się, że jak się porówna dwie grupy, które się randomowo do jednej z tych grup przydzieli osoby do wykonywania terapii zajęciowej, a drugiej grupie zastosuje się wysiłek fizyczny, ćwiczenia fizyczne, to okazuje się, że poprawa jest istotnie lepsza w tej grupie, gdzie stosuje się ćwiczenia fizyczne. Tu jest kolejne badanie, może tu jest bardziej już to widoczne. Dwie grupy mężczyzn, zdrowi ochotnicy i osoby ze schizofrenią. Przez 3 miesiące stosowano wysiłek fizyczny w obu tych grupach i jak Państwo widzicie, w obu grupach doszło do zmian neuroplastycznych. Tak naprawdę doszło do zwiększenia objętości hipokampa, czyli tej struktury, która jest związana z regulacją emocji, pamięci, różnego rodzaju funkcjami poznawczymi, ale istotnie, znaczy w obu grupach doszło do poprawy zwiększenia objętości tej struktury. Co więcej, poprawa sprawności fizycznej czy wydolności fizycznej wiązała się z poprawą objawową wśród pacjentów ze schizofrenią. No i teraz przechodzę do tych metaanaliz. Każda z tych kresek, które Państwo tutaj widzicie, każda z tych kresek pokazuje jedno badanie, a na końcu ten rąb na końcu pokazuje wielkość efektu zsumowanych tych wszystkich badań. I te wszystkie badania wskazują na to, że mniej więcej o połowę odchylenia standardowego interwencja pod postacią aktywności fizycznej w tym przypadku poprawiała funkcje poznawcze u pacjentów ze schizofrenią. Schizofrenia wiąże się z tym, że pacjenci mają różnego rodzaju problemy. Najczęściej mówi się, że są problemy z funkcjami wykonawczymi, z pamięcią operacyjną. Aktywność fizyczna w tych kilkunastu badaniach powodowała poprawę pamięci operacyjnej. Kolejna metaanaliza z tego roku i ponownie tutaj akurat ta metaanaliza dotyczyła objawów ubytkowych. Jeszcze raz, żeby to Państwu powiedzieć. Pacjenci ze schizofrenią są wycofani z kontaktów. Oni nie chcą, nie uczestniczą w życiu społecznym, a z drugiej strony ich ekspresja emocjonalna jest bardzo niewielka. Oni nie angażują się w żadne relacje emocjonalne. I to ta metaanaliza pokazuje, że aktywność fizyczna również w porównaniu do interwencji kontrolnej o znaczący efekt powodowała, jeśli chodzi o poprawę tego funkcjonowania. Nieco mniejszy efekt, ale również istotny statystycznie występował dla objawów wytwórczych, czyli dla urojeń i omamów. Czyli można powiedzieć, że mamy w tej chwili bardzo dobrze udokumentowaną skuteczność aktywności fizycznej, jeśli chodzi o leczenie schizofrenii. Tak? Czyli nie musimy tylko i wyłącznie ograniczać się do
farmakoterapii. Nie musimy tylko i wyłącznie ograniczać się do różnych form psychoterapii. Aktywność fizyczna jest skuteczną metodą, na pewno uzupełniającą tego leczenia. Była dzisiaj wspominana już depresja. To jest trochę inne zaburzenie z tego względu, że występuje znacząco częściej. Mówimy, że być może u 15-20% populacji w okresie całego życia przynajmniej jeden epizod depresyjny wystąpi. Szacuje się, że prawdopodobnie w 2030 roku depresja będzie największym problemem zdrowotnym, tak? Nawet biorąc pod uwagę choroby nowotworowe, biorąc pod uwagę choroby układu krążenia, to największa liczba lat przeżytych z niepełnosprawnością będzie związana z depresją. Niewystarczająca ilość osób otrzymuje właściwą farmakoterapię, co jest związane z tym, że nie wszyscy dobrze reagują na farmakoterapię. Niewystarczająca ilość osób otrzymuje psychoterapię, bo być może jest zbyt mało specjalistów, którzy mogliby tą psychoterapię dostarczać, a z drugiej strony psychoterapia nie jest tak zupełnie obojętną metodą, jak się wszystkim wydaje, i ma też swoje objawy uboczne. Ale jedno jest pewne, depresja również wiąże się z wysokim ryzykiem śmiertelności. Jest to ryzyko samobójstwa 20 razy większe niż w populacji ogólnej, ale również mamy większe ryzyko śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych, dlatego chociażby, że jeżeli ktoś ma zawał i depresję, to ma zdecydowanie gorsze rokowanie niż jak ma zawał, a depresji nie ma. I tutaj też kilka badań chciałem Państwu pokazać, które ewidentnie wskazują na to, że to jest pierwsze badanie, takie poważniejsze, które w sposób też randomizowany przydzielało pacjentów do grupy otrzymującej lek przeciwdepresyjny, a druga grupa w sposób randomizowany otrzymywała aktywność fizyczną i okazało się, że aktywność fizyczna była równie skuteczna co leki z grupy SSRI w tej grupie pacjentów. No i tutaj jest kolejna metaanaliza z wnioskami. Macie Państwo tą wielkość efektu. To jest standaryzowana różnica średnich na poziomie 0,6. To jest taki średnio duży efekt, tak? To jest efekt porównywalny do efektu uzyskiwanego przy użyciu farmakoterapii. Także istnieje duża szansa, że szczególnie w przypadku depresji o niewielkim czy umiarkowanym nasileniu, jeśli byśmy zastosowali tylko odpowiednią aktywność fizyczną, to mamy szansę zredukować nasilenie tej depresji, a u 50% co najmniej o połowę te objawy depresyjne zredukujemy. Depresja w przeciwieństwie do schizofrenii jest chorobą o epizodycznym przebiegu, o przebiegu nawrotowym. Także możemy zastanowić się, co w przypadku, kiedy ktoś wyszedł już z epizodu depresji, co możemy mu zaproponować. Oczywiście możemy mu zaproponować kontynuację farmakoterapii i to jest słuszne postępowanie. W wielu przypadkach tak właśnie działamy, ale równie sensowne, albo jako pewnego rodzaju postępowanie uzupełniające, możemy zastosować aktywność fizyczną. I to jest takie wykresy, które pokazują, że im większa tygodniowa aktywność fizyczna, tym ryzyko wystąpienia nawrotu depresji jest mniejsze. To jest akurat roczna obserwacja. I kolejne badanie, to jest badanie kilkudziesięciu tysięcy osób, spośród których wykluczono wszystkie te osoby, które miały wcześniej jakiekolwiek objawy depresyjno-lękowe. Czyli powiedzmy, że były to osoby zdrowe i te osoby zdrowe obserwowano przez 11 lat. I przez 11 lat obserwowano, jak u nich wyglądała aktywność fizyczna. Jak Państwo widzicie, godzina do półtorej aktywności fizycznej w tygodniu powodowała, że częstość występowania depresji znacząco malała. Później już
zwiększanie tej aktywności aż takiego dużego efektu nie miało, ale godzina do półtorej aktywności fizycznej, jakbyśmy wzięli całą populację, to tak tutaj oszacowali to badacze, że może zredukować, może zapobiec 12% nowych przypadków depresji. My w naszej klinice również prowadzimy takie badania. Prowadzimy badania na temat tego, w jaki sposób aktywność fizyczna jednorazowa może wpływać na funkcje poznawcze depresji. I tutaj jest badanie, którym stosowaliśmy taki test strupa. To jest test, którym trzeba nazywać kolory i czasami kolor jest wyświetlony w tym samym kolorze, co nazwa koloru jest wyświetlana w tym samym kolorze, co ten kolor, a czasami nieco innym, ale być może mętnie to tłumaczę, w każdym razie widać to na tym slajdzie, czasami kolorem czerwonym jest napisane słowo niebieski, no i badany ma mówić nazwę koloru i oczywiście czyta, w związku z tym myli się, i okazuje się, że jednorazowa aktywność fizyczna powoduje poprawę w tym przypadku funkcji wykonawczych, czyli zdolności do hamowania wśród pacjentów z depresją. Jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi kilka razy w tygodniu pobiegać i to zmniejsza ryzyko depresji? Była mowa dzisiaj już o neuroprzekaźnikach. Ja teraz zamieniam się w neurobiologa i będę mówił na temat modeli zwierzęcych. Być może, że czasami nie będę zbyt fachowo się wyrażał, ale to jest model taki dosyć klasyczny, daniopręgowany. To jest taka ryba, która okazuje się, że jak się podaje tej rybie rezerpinę, czyli taką substancję, która powoduje obniżenie stężenia dopaminy, serotoniny i innych jeszcze neuroprzekaźników monoaminowych, to występują u niej objawy depresji, czyli ta ryba leży blisko dna, niespecjalnie chętnie się porusza, niespecjalnie chętnie eksploruje teren. Można te objawy depresyjne u tej ryby odwrócić, podając jej fluoksetynę, czyli lek przeciwdepresyjny. Ale można też zapobiec tym zmianom depresyjnym u tej ryby, jeśli wcześniej ta ryba przez 8 tygodni miała dosyć intensywną aktywność fizyczną. Co więcej, ta intensywna aktywność fizyczna u tej ryby była związana z tym, że poziom neuroprzekaźników, czyli właśnie dopaminy i serotoniny, był u niej wysoki. Pewnie słyszeliście Państwo o tym, że biegacze mówią często o występowaniu tak zwanego haju biegacza, tak? Czyli euforii biegacza. Są takie substancje, które wydzielają się w trakcie wysiłku fizycznego i często to jest taki pewien slogan, mówi się, że w trakcie wysiłku fizycznego wydzielają się endorfiny. To jest prawda, aczkolwiek to, w jaki sposób endorfiny działają, mamy co do tego pewne wątpliwości, dlatego że nie wszystkie te substancje przenikają przez barierę krew-mózg, ale na pewno wydzielają się tak zwane endokannabinoidy. Niektórzy z Państwa znają te substancje, ponieważ są one składnikiem marihuany i wiadomo, że ktoś, kto używa marihuany, może również poczuć się lepiej, ale jedno jest pewne, że w trakcie wysiłku fizycznego, co pewnie jest związane z tym, żeby organizm zaadaptował się do tego wysiłku, wydzielają się endokannabinoidy, które wpływają na przykład na zmniejszenie postrzegania bólu, bo długotrwały wysiłek fizyczny może się wiązać z postrzeganiem bólu, ale również endokannabinoidy będą się wiązały z jakimś poczuciem euforii, z stymulacją układu nagrody, ale również mogą poprawiać nastrój. Także jest cały zestaw oddziaływań na nasze czynności psychiczne
endokannabinoidów wydzielanych pod wpływem aktywności fizycznej i to też może być jeden z mechanizmów. To już teraz przechodzimy bardziej do tych zjawisk neuroplastyczności. Taką substancją, która ostatnio jest bardzo intensywnie badana, jest czynnik wzrostu pochodzenia mózgowego, tak zwany BDNF. Tu macie Państwo przekroje przez mózg szczura i ekspresję tego białka właśnie. I okazuje się, że pod wpływem leków przeciwdepresyjnych, czyli w tym przypadku to była fluoksetyna. Ta ekspresja BDNF-u jest nieco mniejsza niż w przypadku wysiłku fizycznego. Była też mowa dzisiaj już o tym, że nie jest to pewne, czy mamy do czynienia z neurogenezą, szczególnie u ludzi. Nie wiadomo, czy mamy do czynienia z neurogenezą. Jeśli mamy do czynienia z neurogenezą u dorosłych osób, to pewnie mamy do czynienia z nią właśnie w hipokampie, właśnie w zakręcie zębatym, w takiej strukturze, która jest bardzo plastyczna i okazuje się, że u zwierząt doświadczalnych, aktywność fizyczna wiąże się ze stymulacją właśnie produkcji nowych neuronów już u dorosłych osobników. Podobnie możemy mierzyć różne inne biochemiczne parametry, które są związane z neurogenezą i z neuroplastycznością i ponownie również wysiłek jest związany z większą produkcją tych markerów. Kolejny mechanizm, tak? Już omówiliśmy neuroprzekaźniki, omówiliśmy endorfiny, omówiliśmy endokannabinoidy, powiedzieliśmy sobie o BDNF, powiedzieliśmy sobie o neurogenezie. Nasze mięśnie to nie są tylko maszyny do przesuwania naszych kości. Nasze mięśnie są również organami endokrynnymi. Mięśnie produkują substancje, które są wydzielane do krwiobiegu i te substancje, tutaj akurat myślimy o takiej substancji, która się nazywa iryzyną. I ta substancja przenika przez barierę krew-mózg i ma taką tendencję, że właśnie aktywuje nieczynny BDNF, czyli tą neurotrofinę i powoduje również, że poprawia się zjawisko neuroplastyczności. Poprawiają się różne zjawiska neuroplastyczności. Kolejny model zwierzęcy jest taka substancja, która ma bardzo złą renomę, się nazywa kinurenina. To jest substancja, która prawdopodobnie ma związek z występowaniem różnych chorób neurozwyrodnieniowych. Prawdopodobnie ma pewne znaczenie, jeśli chodzi o etiopatogenezę padaczki, ale też przypuszcza się, że może mieć jakiś związek z patogenezą depresji i innych zaburzeń psychicznych. I okazuje się, że mięśnie produkują enzymy, które przekształcają kinureninę w kwas kinureninowy i taka zmiana metaboliczna prowadzi do tego, że działanie to neurotoksyczne tej substancji jest istotnie mniejsze. I oczywiście my możemy taką zmianę wywołać poprzez manipulację genetyczną, ale jeśli poddamy zwierzęta aktywności fizycznej, to okazuje się, że również ten sam efekt możemy uzyskać i u zwierząt. Oczywiście nie mamy zmniejszonego ryzyka depresji, bo trudno powiedzieć, czy u myszy występuje depresja, ale mamy zmniejszoną ilość zachowań, które wskazują na tego typu zachowania. Stres, proszę Państwa. To jest powszechnie czynnik uważany za powszechną przyczynę zaburzeń psychicznych i wszyscy mówimy, że stres na nas bardzo źle działa, mamy za dużo stresu, nie wiemy, jak sobie radzić ze stresem.
Każda aktywność fizyczna jest stresem. Każda aktywność fizyczna wiąże się z pobudzeniem osi pod wzgórze przysadka nadnercza, z wydzieleniem kortyzolu, z wydzieleniem noradrenaliny. I poprzez aktywność fizyczną nasz układ reakcji stresowej ulega pewnego rodzaju adaptacji do tego typu sytuacji. Tutaj macie Państwo pokazany wykres, jak wygląda stężenie kortyzolu u osób pod wpływem stresu psychospołecznego. Jak wygląda wydzielanie kortyzolu, jak wygląda wydzielanie noradrenaliny pod wpływem stresu psychospołecznego u osób trenujących i u osób nietrenujących. Jak Państwo zobaczycie sobie te dolne krzywe, pokazują osoby, które trenują, które są aktywne fizycznie. Te krzywe, gdzie mamy bardzo wysoki pik, wyrzut tego kortyzolu, gdzie mamy istotnie większe tętno pod wpływem stresu psychospołecznego, to są osoby nietrenujące. Tak? Czyli można powiedzieć, że aktywność fizyczną jest dosłownie pewnego rodzaju szczepionką na stres. Tak? Nasz układ reakcji stresowej jest zupełnie swobodny i na stresy psychospołeczne nie reaguje, dlatego że był intensywnie ćwiczony poprzez aktywność fizyczną, bo to jest ten sam mechanizm. Ale to oczywiście nie wyczerpuje wszystkich mechanizmów. Mamy kolejną rzecz. Państwo wiecie, że jeżeli ćwiczymy, no to zużywamy energię. Jeżeli zużywamy energię, to produkujemy wolne rodniki. Tak? To są przemiany tlenowe. Produkujemy wolne rodniki i wydawałoby się, że aktywność fizyczna w związku z tym będzie prowadziła do różnych zmian wyrodnieniowych związanych z produkcją wolnych rodników. Ale tak się nie dzieje. Dlaczego się tak nie dzieje? No dlatego, że organizm nie jest maszyną, tylko organizm jest homeostatyczną jednostką, która adaptuje się i w wyniku wysiłku fizycznego, szczególnie długotrwałego, regularnego wysiłku fizycznego, produkuje substancje, które te wolne rodniki usuwają. Także im więcej ćwiczymy, mimo tego, że mamy więcej wolnych rodników, to one są lepiej z organizmu usuwane. I jakbyście Państwo się wgłębili w patogenezę, no być może bardziej chorób nawet neurozwyrodnieniowych, takie jak choroba Alzheimera, czy inne jeszcze te choroby wieku starszego, to tam udział tych wolnych rodników jest niewątpliwy. Kolejna rzecz, układ immunologiczny. Każdy jednorazowy wysiłek fizyczny jest związany z aktywacją układu odpornościowego, no dlatego, że w czasie wysiłku fizycznego dochodzi do uszkodzeń tkanek, mikrouszkodzeń. No a to generuje stan zapalny. A obecnie zakłada się, że w patogenezie na przykład depresji czy schizofrenii na pewno stan zapalny ma jakieś znaczenie. No ale ponownie, jeżeli mamy przewlekły wysiłek, jeżeli mamy wysiłek regularny, systematyczny, to okazuje się, że organizm balansuje te czynniki prozapalne poprzez stymulację tak zwanych cytokin przeciwzapalnych. I w ten sposób redukuje się ta szkodliwa działalność nadmiernej reakcji odpornościowej. Okej. Wydaje mi się, że omówiłem dosyć dużo już tych mechanizmów, ale zapewniam Państwa, że to nie są wszystkie. Na przykład teraz toczą się dosyć intensywne badania na temat tego, że kości również są organem endokrynowym i kości pod wpływem szczególnie pokonywania obciążeń grawitacyjnych produkują substancje, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Czyli można powiedzieć, że moglibyśmy sobie taki model stworzyć, że
Tutaj mamy dwie proste osoby, które mają no, tą dużą aktywność i te osoby, które mają tą mniejszą aktywność. Ale zwiększając tą aktywność, ta funkcja ośrodkowego układu nerwowego może istotnie się poprawić. Natomiast w przypadku, kiedy jesteśmy nieaktywni, to okazuje się, że no, funkcjonowanie ogólnie mózgu i poszczególnych neuronów ulega znaczącemu pogorszeniu. No i teraz właściwie mamy doskonały lek, mamy potencjalne mechanizmy. Co stoi na przeszkodzie, żebyśmy wszyscy, intensywnie zaczęli ćwiczyć? Okej. To są zalecenia WHO, tak? Ludzie mogą reagować tak jak uczniowie na tym obrazku, tak? Czyli zalecenia WHO są takie, 150 minut na tydzień umiarkowanej aktywności albo 75 minut intensywnej aktywności. Dodatkowo cały czas wydaje się, że jest jakiś korzystny efekt, jeśli to zwiększymy do 300 minut na tydzień. Dodatkowo dwa razy w tygodniu ćwiczenia wzmacniające duże grupy mięśniowe. Jazda na rowerze oczywiście też jest też, wydaje mi się, że średnio intensywną aktywnością. Okazuje się, proszę Państwa, że ta niechęć do wysiłku fizycznego u człowieka może tak naprawdę mieć swoje źródło ewolucyjne. Dlaczego? Dlatego, że jako łowcy-zbieracze jesteśmy bardzo dobrze zaadaptowani do wysiłku. Tak? Bardzo wiele mamy anatomicznych, fizjologicznych przystosowań do tego, żeby być aktywnym. Jakbyśmy wzięli populację łowców-zbieraczy, to średnio jest pewna różnica między płciami, ale około 11 u kobiet troszeczkę mniej, około 7 km dziennie te osoby pokonują. Pieszo lub biegnąc. Tak? To jest taka średnia aktywność. Taka była średnia aktywność gatunku ludzkiego przez ostatnie kilkaset tysięcy lat. I oczywiście to nie jest tylko tak, że my byliśmy aktywni dla samej aktywności. My potrzebowaliśmy tej aktywności, bo to był nasz tryb życia. To był tryb życia łowiecko-zbieracki, który wymagał z jednej strony aktywności, ale z drugiej strony rozwoju bardzo wielu poznawczych czynności, które z tym trybem życia się wiązały. Tak? Czyli zdolności wzrokowo-przestrzenne, skupienie, kontrola ruchów, ale też współpraca, ale też podejmowanie decyzji. To wszystko musieliśmy robić biegnąc albo szybko maszerując. No i są takie koncepcje, że tak naprawdę oderwaliśmy się od tych naszych przodków, od innych homininów, dlatego że no, musieliśmy nasz coraz bardziej żarłoczny mózg karmić i musieliśmy w związku z tym coraz intensywniej się poruszać, żeby coraz więcej pożywienia zdobywać, żeby ten mózg odżywić. I to był takie samonapędzający się mechanizm, albo bardziej fachowo można to określić jako dodatnie sprzężenie zwrotne. No ale jeśli ktoś przez cały dzień jest bardzo aktywny, no to potem, jeżeli może sobie usiąść, to nikt go nie zmusi już do jakiejś aktywności, tak? I my jesteśmy dokładnie w takiej samej sytuacji, jak ci łowcy-zbieracze. Tylko my nie mieliśmy tych 11 kilometrów dziennie tego marszu. Nam się wydaje, że my nie potrzebujemy żadnej aktywności, bo wszystko mamy. No i dlatego to jest jeden z powodów, dla których bardzo trudno jest kogokolwiek zmotywować do aktywności. A to dotyczy oczywiście
całej populacji, a pacjentów z zaburzeniami psychicznymi szczególnie. Dlatego, że no, pacjenci z zaburzeniami psychicznymi podają wiele różnych powodów, dla których nie chcą uczestniczyć, ale najważniejszym z tych powodów jest właśnie brak motywacji. No ale w depresji czy w objawach ubytkowych schizofrenii głównie mamy z tym do czynienia. Brakiem motywacji. Także możemy sobie powiedzieć w ten sposób. Oprócz tego, że ewolucyjnie nie chce nam się za wiele, dodatkowo pacjenci z zaburzeniami psychicznymi mają zaburzenia motywacji. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi mają trudność z tym, żeby wyobrazić sobie, jak bardzo aktywność fizyczna może być dla nich korzystna. Jest trudno im odraczać nagrodę, czyli podejmować pewien wysiłek, żeby uzyskać pewną korzyść w jakimś bardziej odległym terminie. No i trudno również im jest planować, trudno im podejmować decyzje. Tak? Czyli to są elementy, które dodatkowo powodują, że pacjenci z zaburzeniami psychicznymi tej aktywności nie podejmują albo podejmują ją za rzadko. I możemy próbować to zmieniać. I oczywiście możemy mówić o zdrowotnych korzyściach z tym związanych, ale możemy próbować bardziej wysublimowanej strategii, tak? Czyli na początek mówmy pacjentom, wystarczy, że przejdziesz 5 albo 10 minut. To jest już dobry krok. Czasami trzeba stworzyć im dobre okoliczności, tak? Czyli uprawiać tę aktywność w grupie, a czasami, jeżeli ktoś nie lubi grupy, to indywidualnie, z muzyką, w atrakcyjnym otoczeniu. Być może, że trzeba zatrudniać terapeutów, trenerów, żeby zapewniali pozytywne komentarze. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest stosowanie tych różnych cyfrowych gadżetów, tak? Które pewnie większość z Państwa nimi dysponuje. No i ważne też jest ustalenie jakichś indywidualnych planów dla każdego pacjenta, bo każdy jest inny i nie możemy o tej medycynie spersonalizowanej zapominać. Tak? No i jedna rzecz to jest zachęcenie do aktywności, a potem to jest taka klasyczna mądrość, że w momencie, jeżeli ktoś utrzyma jakąś aktywność przez 3-4 tygodnie, w przypadku pacjentów z zaburzeniami psychicznymi może to być trochę więcej, czyli może to być 4 do 8 tygodni, to wówczas dana aktywność staje się nawykiem. Tak? Jeżeli nie wiesz, jak do jakiejś aktywności się zmusić, to najpierw rób to przez 4 tygodnie, a potem wejdzie to do twojego stałego porządku dnia. I wówczas okazuje się, że ta aktywność staje się zgodna z naszą wewnętrzną motywacją. Tak? Czyli wówczas stajemy się aktywni fizycznie, dlatego że to jest realizacja naszej potrzeby autonomii, czasami jeżeli robimy to w grupie, to związków społecznych, a najważniejsze jest to, że nabywamy kompetencji, że możemy robić coś, co sprawia nam przyjemność. Co możemy pacjentom zaproponować? Tak? Czyli oczywiście każdy powinien przynajmniej jakieś wstępne badania internistyczne mieć, ale ta aktywność powinna wynosić no, co najmniej 30 minut, 5 razy w tygodniu. Nie powinna być nadmiernie intensywna, czyli to jest 60-70% tętna maksymalnego. No i dobrze jest, żeby na początku każdy miał jakieś wsparcie. Ale wydaje się, proszę Państwa, że nawet ważniejsze niż oddziaływanie na indywidualnych pacjentów jest zmiana w całym systemie. Czyli powinniśmy promować takie oddziaływania, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, w każdym oddziale psychiatrycznym, w każdym szpitalu psychiatrycznym, czy w tych nowo powstających centrach zdrowia psychicznego. Bo jak Państwo wiecie, opieka psychiatryczna ma w tej chwili zmieniać się z takiej bardziej skupionej na szpitalu na tym, co jest bardziej w środowisku pacjenta.
I oczywiście powinniśmy zapewniać odpowiednią opiekę i nadzór trenerski. I podsumowując, proszę Państwa, mamy dobrą metodę leczenia, która jest ewidentnie niewykorzystywana. Mamy dużo potencjalnych mechanizmów, pewnie powinniśmy je dosyć dobrze sprecyzować, bo być może, że będą pacjenci, którzy nie będą mogli korzystać z samej aktywności fizycznej i wówczas, znając te mechanizmy neurobiologiczne, będziemy mogli na nie zadziałać bezpośrednio. Powinniśmy motywować pacjentów, wykorzystując różnorodne strategie, ale ważne są też zmiany systemowe i to, żeby tak zmienić opiekę nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, żeby umożliwić im tą aktywność, bo to jest ważne i dla ich stanu zdrowia fizycznego, i dla ich stanu zdrowia somatycznego. I dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan profesor mi przedstawił mikrofon, ale jak wiadomo, odrobina aktywności nie zaszkodzi. Myślę, że to bardzo był motywujący wykład. Jesteśmy teraz wszyscy zmotywowani i będziemy uprawiać aktywność fizyczną 5 razy w tygodniu przez 30 minut, co najmniej. Otwieram teraz dyskusję. Mamy ponad 15 minut. Tu jest pan, widzę też... Dwie osoby mamy już chętne, tak, do zadania pytania. Ja chciałam zapytać, a co z osobami, dla których sport to jest praca zawodowa? Mhm. Czy również państwo stosujecie wtedy tą metodę, czy właściwie się zaprzestaje uprawiania sportu, czy w ogóle to działa wtedy? I czy w ogóle sportowcy mniej zapadają jakiekolwiek zaburzenia psychiczne, depresyjne, czy jakiekolwiek inne, czy są jakieś badania na ten temat? Czy to jest tak dobra szczepionka, że oni są tak chronieni, że nie? Ja powiem tak, to jest tak, że właściwie za każdym razem, jak ja mówię na ten temat, to jako pierwsze pada to pytanie. A co z osobami, które stosują za dużo aktywności fizycznej? Co pan na ten temat powie? Ja powiem tak, tak, czasami jest tak, że ktoś uzależnia się od aktywności fizycznej, ale to wydaje mi się, że to jest najlepsze uzależnienie, jakie może być. Ale... Jasne. Czyli chodzi o osoby, które w ramach swojej pracy zawodowej mają Pracują fizycznie. Znaczy ja myślę, że trzeba by oddzielić korzystne efekty od tego, co może być związane z jakimś znużeniem, stresem. To sportowcy, którzy po prostu, to też jest ich praca zawodowa i ćwiczą po kilka godzin dziennie. Jasne. Są, oczywiście opisuje się zespoły przetrenowania, opisuje się występowanie objawów depresyjnych u sportowców, którzy zbyt intensywnie ćwiczą. I to jest prawda, tylko że to jest jedna setna promila populacji, a 60% populacji albo 70% ma tej aktywności fizycznej za mało. Także musimy zważyć dwie rzeczy. Tak? W momencie, kiedy sportowiec zapada na przykład na jakieś stany depresyjne, czy również państwo proponujecie aktywność fizyczną, na przykład odmienną od tej, którą uprawia na co dzień? Ja myślę, że można spróbować odmiennej aktywności. Można spróbować aktywności absolutnie niezwiązanej z potrzebą uzyskiwania jakiegoś wyniku. Tak? Czyli to nie jest jak gdyby oderwanie aktywności od tego, co jest czynnikiem powodującym stres, tak? Czyli konieczność uzyskiwania jakichś optymalnych wyników. Było jeszcze pytanie z tyłu potem. Proszę. Odpowiedzieć mi na takie pytanie, dwa właściwie. Czy depresja jest chorobą tak jak schizofrenia psychiczną? To jedno pytanie. A drugie pytanie, była mowa depresja a zawał, a depresja a udar. Czy wtedy może występować częściej depresja na przykład?
coś takiego. I czy można temu jakoś zapobiec, czy to już jest po prostu, czy to występuje częściej ten czynnik taki depresyjny? Okej. Czyli tak, depresja jest podobnie jak schizofrenia, to są choroby psychiczne, ale czynności psychiczne są związane z funkcjonowaniem mózgu, czyli zarówno depresja, jak i schizofrenia są chorobami mózgu. Tak? To, co do tego nie mamy wątpliwości. Jeśli chodzi o depresję, występuje częściej u osób z zawałem serca i występuje częściej u osób z udarem niż w populacji ogólnej. I jeżeli już wystąpi u tych osób, to pogarsza rokowanie w obu tych zaburzeniach. Tak? Czyli osoby z udarem, z depresją, czy z zawałem, z depresją mają gorsze rokowanie niż osoby, które tego typu problemów nie mają. Można uzupełnić, co mam, jedna sprawa. Czy wtedy, jeśli depresja jest, częściej się powtarza, to czy, bo już nie wiem, czy dobrze myślę, że giną wtedy mniej komórek tych. I później, czy te komórki, czy to później na przykład jak się ćwiczy, czy coś takiego, czy one już obumierają, czy jeszcze mogą po prostu, nie wiem, czy jest... To rzeczywiście jest obszar intensywnych badań i się mówi, że na przykład w schizofrenii mamy zmniejszoną objętość niektórych struktur mózgu, co pewnie jest związane z jakimś procesem, trudno powiedzieć, na pewno zaburzonej neuroplastyczności, tak? Natomiast są takie wyniki badań, które pokazują, że poprzez aktywność fizyczną niektóre zmiany, przynajmniej na poziomie tym makro, można odwrócić. Czy trudno nam jest u zdrowych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi dokładnie badać to, co się dzieje na poziomie mikro, dlatego że nie robimy biopsji mózgu na przykład. Tak? To nie jest tak, że możemy sobie sprawdzić, co się dzieje z danym neuronem, czy nawet z daną konkretną strukturą. Tak? Możemy to na poziomie obrazowania mózgu, wtedy możemy, mamy dosyć takie bardziej grube dane neuroanatomiczne. Czy dieta ma też wpływ na tą chorobę, na depresję na przykład? Teraz bardzo dużo się na ten temat mówi, tak? O diecie, o udziale mikrobiomu, czyli tych bakterii, które są w jelitach głównie, ale... Danych jest, wydaje mi się, że nieco mniej niż jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Dzień dobry. Pytanie, najpierw teza pewna. Czy możemy się zatem pokusić o stwierdzenie, że jako gatunek oderwaliśmy się od tej swojej macierzy, jako łowcy-zbieracze i... wyjście na dwór, czyli ta aktywność fizyczna pozwala nam po prostu odkleić się od tej naszej kosmicznej cywilizacji, w której żyjemy i wrócić, krótko mówiąc, do tego, do czego zostaliśmy faktycznie zbudowani i powołani, bo jako fizyczne ciało jesteśmy cały czas gdzieś tam setki tysięcy lat wstecz, tak? Czyli krótko mówiąc, ciało się nie różni od tego, które było 100 tysięcy lat temu, a nasze mózgi są zupełnie w innej rzeczywistości, dlatego jest ten rozjazd taki. No tak, ale mózg cały czas stymulujemy, a ciała już nie. Do tego właśnie zmierzam. Ale właśnie. Mózg też ma choroby, bo wyszliśmy od chorób psychicznych, czyli depresja i leczenie aktywnością fizyczną depresji, czyli... Tak, ale... Czy to nie jest powiązane, że nam po prostu tego zwyczajnie w świecie brakuje? Wydaje mi się, powrotu do lasu. Jasne. Tylko, wie pan, pytanie jest takie, czy w związku z tym, że mamy mniej aktywności fizycznej, to powinniśmy zrezygnować z jakiejś aktywności poznawczej i skupić się na tym, żeby tylko i wyłącznie, zajmować się gonieniem zajęcy w lesie, prawda? To nie, absolutnie nie o to mi chodzi. Można uprawiać aktywność fizyczną... korzystając z podcastów, można mieć aktywność poznawczą w trakcie aktywności fizycznej. To jedno drugiemu nie przeszkadza. Dziękuję. Tu mamy pytanie z przodu.
Czy w przypadku leczenia zaburzeń depresyjnych kluczowy jest typ aktywności fizycznej? Czy działają tylko treningi aerobowe? Czy możemy takie same efekty osiągnąć przez trening siłowy? To jest bardzo dobre pytanie i rzeczywiście w tej chwili te badania są ukierunkowane. Wiemy już dobrze, że aktywność fizyczna pomaga i teraz chcemy dopasować aktywność fizyczną do objawów, które u danego pacjenta dominują. Jeśli chodzi o depresję, mamy najwięcej danych, jeśli chodzi o te ćwiczenia aerobowe, czyli bieganie, rower. Ale, ciekawostka, jeśli chodzi o zaburzenia lękowe, jeśli chodzi o trudności w interakcjach społecznych, lęk społeczny, okazuje się, że ćwiczenia siłowe chyba są nieco lepsze. Także nie wiadomo, być może, że taka tężyzna fizyczna, jeżeli ktoś jest bardzo masywnie zbudowany, to ten lęk mu się zmniejsza wtedy. Za to się zwiększą u innych, tak? Może to też jest jakiś mechanizm. Ja mam takie pytanie, czy ma znaczenie, gdzie ta aktywność fizyczna jest uprawiana? Czy były takie badania prowadzone, porównywanie aktywności fizycznej na zewnątrz, w lesie, na przykład bieganie, wobec aktywności fizycznej w zamkniętym pomieszczeniu, na przykład w siłowni? Ja myślę, że pewną minimalną przewagę można by wykazać, jeśli chodzi o te ćwiczenia w naturalnych warunkach, ale nie jestem przekonany, czy są jakieś poprawnie przeprowadzone badania metodologicznie, które by to potwierdzały. Natomiast trochę odwracając sytuację, lepiej ćwiczyć w zamkniętym pomieszczeniu, niż nie ćwiczyć na zewnątrz, bo deszcz pada albo jest za silny wiatr. A miałam świetną wymówkę. No właśnie. Dobrze, a proszę jeszcze powiedzieć, słyszałam, nie wiem, czy to jest prawda, że mieszkańcy wsi rzadziej cierpią na depresję. Czy to wynika z tego powodu, że mają więcej aktywności fizycznej z natury ich pracy wynikającej, czy może mają więcej kontaktu z naturą, czy po prostu rzadziej chodzą do psychiatry? Urbanizacja jest czynnikiem związanym z większym ryzykiem zaburzeń psychicznych wszystkich. Nie tylko depresji, schizofrenii też. I też można by się zastanawiać, dlaczego tak jest, ale prawdopodobnie w mieście jesteśmy narażeni na taką ilość kontaktów społecznych z osobami, których nie znamy, że to może mieć jakieś znaczenie, jeśli chodzi o ryzyko wystąpienia różnych zaburzeń psychicznych. Także tutaj też może mieć znaczenie to, że ewolucyjnie raczej działaliśmy w małych grupach, a niekoniecznie byliśmy narażeni na tak liczne kontakty społeczne. Mamy jeszcze dwa pytania od słuchaczy online, więc pozwoli pani, że zadam najpierw. Pierwsze pytanie, w jakim zakresie aktywność fizyczna musi być wdrożona przez pacjenta z konkretnym schorzeniem, by pojawiły się istotne efekty pozytywne przytoczone w metaanalizach? Te badania, które ja pokazywałem, najczęściej te protokoły badawcze dotyczyły takiej interwencji między 6 a 12 tygodni, 3 razy w tygodniu, między 30 a 60 minut. To była taka standardowa interwencja. Czyli myślę, że jeżeli ktoś by tego typu interwencję zastosował, to jest duża szansa, że efekt byłby widoczny. I drugie pytanie. Co proponuje się pacjentom, u których aktywność fizyczna wywołuje stres? Na przykład z powodu traumy wynikającej z przeżyć związanych z wcześniejszym wyczynowym uprawianiem sportu. Tutaj to już jak gdyby wstępnie odpowiedzieliśmy na to pytanie. Być może, że inne formy należałoby aktywności fizycznej zastosować, tak? Tu jeszcze pani miała pytanie w drugim rzędzie. To ja mam pytanie odnośnie, czy były jakieś badania dotyczące konkretnych form i czy można wytypować jakiś sport, który jest najbardziej właśnie skuteczny w takiej terapii. Powiedziałem, właściwie tą aktywność fizyczną można podzielić na tą aerobową, tak, gdzie mamy bieganie, jazdę na rowerze, pływanie i tą aktywność związaną z większym pokonywaniem większych obciążeń. Tak? To jest takie ćwiczenia siłowe. Jest dosyć dużo prac dotyczących jogi i różnych łączenia tego typu
powiedzmy, ćwiczeń stretchingowych z oddziaływaniami typu mindfulness, ale to już jak gdyby jest coś więcej niż sama aktywność fizyczna. Jeszcze jedno pytanie mamy tutaj od pani. Halo? Ja chciałabym pana profesora zapytać, które godziny w ciągu dnia są najbardziej sprzyjające aktywności fizycznej? Znaczy, każda godzina, w której człowiek jest się w stanie zmotywować, jest niezła, aczkolwiek no pewnie im później, tym większe mogą pojawić się problemy, jeśli chodzi o regulację rytmu okołodobowego. Kolejne pytanie. Chyba nie słychać. Jakim sposobem profesora zmniejszyli hipokampę u szczura, żeby szczur był w depresji? Jeszcze raz. Żona chyba chciała się spytać, że jakim sposobem, że właśnie szczura w depresji się tak dało zrobić? Jest wiele modeli zwierzęcych depresji, tak? To są typu takiego przewlekłego, łagodnego stresu. Jest co najmniej 5 czy 6 modeli, w którym uzyskuje się taki stan, oczywiście na poziomie behawioralnym, który odpowiada objawom depresji u człowieka. Oczywiście, że my nie wiemy, czy szczur ma depresję, bo on nam tego nie powie. To jest dopiero pytanie, jak to zrobić u ryby, tak? No właśnie. Ale może pani doktor ma jakieś właśnie... Nie odpowiedź. Prelegenci mają prawo również zadawać pytania. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy mnie słychać, chyba tak. Panie profesorze, po pierwsze dziękuję za wspaniały wykład, interesujący. Wiemy faktycznie, że aktywność fizyczna pomaga, tylko ciągle jeszcze słabo rozumiemy jak. I chciałam pana profesora zapytać, jak się pan odnosi do dosyć znanych badań z Uniwersytetu Stanford, gdzie badano osoby, które pracowały fizycznie, to był personel sprzątający jednego z hoteli. Osoby te nie zmieniały swojego poziomu aktywności fizycznej. On był cały czas bardzo wysoki, ale w zależności od tego, do której grupy badawczej przydzielono tych ludzi, jednym powiedziano, że aktywność fizyczna bardzo znacząco wpływa na ich zdrowie, fizjologię, stan ducha i wszystko, co jest z tym związane. Drugim powiedziano, że to właściwie nie ma dla nich żadnego znaczenia i okazuje się, że ta pierwsza grupa uzyskała znacznie większe benefity fizjologiczne. Więc mamy ten komponent z ośrodkowego układu nerwowego, który ciągle jeszcze tego nie rozumiemy, ale może pan profesor będzie skłonny skomentować te badania. Czy ja mogę powiedzieć tak, że to jest efekt placebo i on jest widoczny nie tylko przy takim oddziaływaniu, on jest widoczny przy każdym oddziaływaniu. Jeżeli komuś damy lek i powiemy, słuchaj, to jest lek, ale tak właściwie to się do niczego nie nadaje, to jest taka... takie tabletka z cukru, no to nie będzie żadnego efektu terapeutycznego. Jeżeli mu damy lek i mu powiemy, że to jest najnowsza substancja, która powinna poprawić twoje samopoczucie w ciągu 2-3 godzin, no to wtedy jest szansa, że to się zadzieje. Także obojętnie... Żeby wyeliminować, bo to, co pan profesor powiedział, to jest na samym początku, to jest moim zdaniem bardzo ważny komentarz. Ciężko jest kontrolować w badaniach aktywności fizycznej na efekt placebo. Czy mamy na to sposoby? Ja myślę, że model powinien być taki, że powinniśmy wybrać ten potencjalny mechanizm neurobiologiczny i następnie zastosować tą samą aktywność, przy czym próbować wyeliminować to działanie neurobiologiczne, tak? Czyli na przykład, jeżeli to jest substancja produkowana przez mięśnie, no to dać dwie grupy, niech robią to samo, ale w tej jednej grupie zablokować działanie tej substancji. No i wtedy możemy się zastanawiać, tak? No, ale zgadzam się, że to jest trudne. Nasz czas już minął i myślę, że nie ma już chyba więcej pytań. Dlatego dziękuję jeszcze raz obojgu prelegentom. Dziękuję wszystkim Państwu za to, że wybrali... I że wybrali Państwo taki sposób spędzenia popołudnia, mimo wszystko, zamiast aktywności fizycznej. A o
oczywiście zapraszamy jeszcze na jutro. Dziękuję bardzo.